Cześć, z tej strony Paweł Rawski, witam Cię już w trzecim materiale promującym nową wersję mojego produktu. Przecież wiesz. 7 sierpnia miałem okazję prowadzić otwarte szkolenie online dotyczące kryzysu męskości. Mówiłem o tym, jak być mężczyzną i nie zwariować. Wiadomości, jakie dostałem od Was po tym wydarzeniu, kilka dni po tym wydarzeniu, są naprawdę bardzo mocne i bardzo głębokie. Dziękuję za każdą jedną z nich. Po tym, gdy je przeczytałem, doszedłem do wniosku, że ten materiał jest na tyle wartościowy, że naprawdę bardzo warto, by zobaczył go absolutnie każdy jeden facet. Dlatego właśnie, jak rzadko kiedy, postanowiłem udostępnić go na swoim kanale na YouTubie. Polecam Ci więc zobaczyć to nagranie od samego początku do samego końca, najlepiej z czymś do pisania i naprawdę notować wszystko to, co tam jest, ale przede wszystkim zastosować się do tej wiedzy. Ponieważ te kwestie, o których mówię odnośnie chociażby tego, jak leczyć swoje emocjonalne rany, nie są rzeczami wygodnymi, jednak jeżeli to zastosujesz w swoim życiu, dość szybko zobaczysz bardzo ciekawe efekty i bardzo ciekawe rezultaty. W tym nagraniu mówię także dość sporo odnośnie nowych materiałów, które wylądowały w Wilku, więc jeżeli jesteś zainteresowany, co to dokładnie jest, polecam Ci również zobaczyć ten materiał. Zresztą zobacz to po prostu od samego początku do samego końca. Oficjalnie zatem witam Was bardzo serdecznie na szkoleniu pod tytułem Kryzys męskości. Jak być mężczyzną i nie zwariować. Słuchajcie, zanim zaczniemy, informacja do każdego z Was, niezależnie od tego, czy byłeś na jakimkolwiek z moich szkoleń internetowych, czy też nie. Przede wszystkim bądź obecny. Ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli coś jest bezpłatnego, jeżeli coś jest darmowe, to od razu zaraz rozmawiamy i myślimy sobie, a to tam będzie mówił o oczywistych rzeczach, a to tam taka wiedza, którą można sobie ogarnić i tak dalej. To są bardzo ograniczające myśli. Oczywiście myśl jak chcesz, to Twój sposób myślenia, ale naprawdę nie traktuj tej wiedzy w ten sposób, że jeżeli coś jest darmowe, to jest niewartościowe. Bo naprawdę możesz się mocno zdziwić. Zresztą naprawdę podobnie się dzisiaj zdziwić. Jeżeli oczywiście zostaniesz do końca, a polecam Ci zostać do końca, dlatego że tak rozłożyłem to szkolenie, zresztą o tym powiem za chwilę, że na sam koniec pokażę Wam kilka bardzo ciekawych metod do samodzielnej pracy. Polecam właśnie również dlatego zadbać o coś do pisania. Najlepiej, jeżeli mielibyście kilka kartek i jakiś długopis, a nie pisali na komputerze, tudzież tablecie czy telefonie, dlatego że na najzwyczajniej w świecie możecie nie zdążyć z zapisaniem różnych rzeczy i różnych materiałów, tego, o czym tutaj będę mówił, a ja jestem człowiekiem, który mówi dosyć szybko i dosyć dynamicznie, dlatego polecam naprawdę zaopatrzyć się w tej chwili, jeżeli nie masz czegoś do pisania, w coś właśnie do pisania, ponieważ notatki, które dzisiaj zrobisz, mogą być bardzo ciekawe. Swoją drogą rekordziści na tego typu szkoleniach, właśnie na tego typu bezpłatnych szkoleniach u mnie potrafili zanotować, jeden z tego co pamiętam, chyba rekordzista 24 kartki A4, wiem, bo widziałem, ale później mi zdjęcie wysyłali, więc naprawdę jest konkretna rzecz do zrobienia. Miejcie przy sobie coś do picia, w związku z tym, że będziecie troszeczkę główkować, troszeczkę myśleć, a możliwe, że niektórzy z Was, panowie, także poczują pewne emocje. Dobrze by było, żebyście mieli coś ze sobą do picia. Oczywiście chodzi mi o wodę, nie o żadne inne trunki. Miejcie też świadomość tego, że raz na jakiś czas ja również sobie wezmę jakiegoś łyka, w związku z tym, że tylko mnie słyszycie, to żebyście się nie dziwili, co to za dziwne dźwięki. Przede wszystkim również zastosujcie tę wiedzę w swoim życiu. Ja bym chciał mieć takie umiejętności, że jeżeli coś powiem i Wam przekażę, nagle w magiczny sposób Wasze życie się zmienia, natomiast ja nie jestem z tych gości, którzy Wam wkręcają różnego rodzaju bullshit do głowy, jestem z tych bardzo praktycznych i dobitnie szczerych osób. Dlatego jeżeli Ty nie zrobisz konkretnie roboty tymi metodami, które Ci pokazuję, no to nie oczekuj, że cokolwiek magicznie się zmieni. Jeżeli jesteś mistrzem mentalnej masturbacji, czyli łapania informacji tylko wyłącznie po to, żeby coś wiedzieć i się cieszyć przed swoimi kolegami, jaki to Ty jesteś świetny, bo Ty już wiesz, to możesz najprawdopodobniej wyjść z tego pokoju, bo generalnie myślę, że to nie jest przestrzeń dla Ciebie. Natomiast jeżeli jesteś gościem, który wprowadza wiedzę do swojego życia i na bazie własnych doświadczeń wyciąga wnioski dla siebie, to jesteś bardzo, ale to bardzo dobrym miejscu. I żeby to już było jasne, słuchajcie, ja mam swój styl. Mówię dosyć dynamicznie, jak zresztą słyszycie, w związku z tym, że chcę się wyrobić w miarę możliwości w 2 godzinach. Jestem człowiekiem, jestem chodzącym dynamitem, a przede wszystkim jeżeli idzie o przekazywanie wiedzy, która dla mnie osobiście jest moją pasją i właściwie sensem życia. Ja się tym tak jaram, że ja teraz siedzę i mnie po prostu nosi na krześle. Dlatego jestem dynamitem i mówię bardzo, ale to bardzo szybko, więc polecam dlatego też szybko notować. To po pierwsze. Po drugie, ja mówię dobitnie szczerze. Do tych z Was, którzy są tutaj pierwszy raz, jestem naprawdę dobitnie szczerym człowiekiem i zdaję sobie sprawę, że nie każdemu to będzie pasowało, zdaję sobie sprawę, że możesz mnie za to nie lubić, zdaję sobie sprawę, że ja czasami przeklnę, żeby coś wyraźnie podkreślić, to może Cię to, nie wiem, jakkolwiek dotknąć. Akceptuję to, że może Ci się to nie podobać, ale pamiętaj, przyszedłeś tutaj, jesteś w pewnym sensie na moich warunkach, więc mam nadzieję, że jesteś w stanie je uszanować. Jeżeli nie, to możesz po prostu w każdej chwili ten pokój opuścić. Żeby było jasne, a mówię o tym wyraźnie, dobitnie, dlatego że dużo osób czasami ma później jakieś tam różnego rodzaju refleksje. Paweł, bo ty za dużo klniesz, a później słyszę, jak ktoś rozmawia i co trzecie słowo mówi kurwa. Więc łatwo jest popatrzeć na drugą stronę, natomiast bardzo wyraźnie uczulam, że każdy z nas jest taki, jaki jest i nie każdemu musi się to podobać. Natomiast jeżeli Ci się to spodoba, będzie mi bardzo miło. Na czym będzie polegało dzisiejsze szkolenie? Słuchajcie, przed sobą teraz macie pewien plan całej prezentacji. Pokażę Wam dobitnie, co na nas wpływa, na nas mężczyzn, skąd się bierze właściwie coś, co się, można było powiedzieć, fachowo nazywa obecnie kryzysem męskości. I tutaj nie będziemy się skupiać na jakichś takich ogólnikach. Chcę Wam przekazać od razu konkretne kwestie, co naprawdę na nas wpływa i na co warto jest bardzo mocno zwrócić uwagę i zrobić z tym konkretną robotę. Pokażę Wam także konsekwencje, jakie to nas ma, bo bardzo często nie jesteśmy tego świadomi. I ja sam, gdy dobrych kilka lat temu zdałem sobie sprawę, jakie konsekwencje ma to, co jest w mojej głowie na poziomie nieświadomym, to dopiero zdałem sobie sprawę z tego, jak warto jest z tą moją głową zrobić jakikolwiek ład i porządek. I tak też właśnie zacząłem robić. Powiem Wam także o pewnych trzech kluczowych aspektach, jak idzie o wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany. Będziesz mógł to zastosować zarówno do dzisiejszego szkolenia oraz do innych aspektów w życiu. My mężczyźni akurat mamy całkiem dobrze ogarnięty pierwszy z tych aspektów, natomiast zazwyczaj w drugim i trzecim to już leżymy absolutnie. Więc to będziecie mogli zastosować w bardzo różnych rejonach Waszego życia. Później natomiast odbędzie się premiera i ta premiera chwilę, a żeby Wam tłumaczyć, na czym polega ta premiera, myślę, że zajmie mi to dobrych kilkanaście minut, ponieważ chcę Wam powiedzieć o czymś, co dla mnie osobiście jest pewnego rodzaju dziełem mojego życia. Dużo osób mi ciągle mówi, Paweł, napisz książkę, Paweł, napisz książkę. Ja wolę nie robić książki, bo książkę można przeczytać i rzucić w kąt, wolę zrobić coś, co naprawdę będzie miało realny wpływ na życie ludzi, co właściwie robię nieustannie i dzisiaj o tym Wam troszeczkę powiem. Więc też, żeby było jasne, mamy część darmową, mamy część kompletnie bezpłatną, na której jesteście. Opcja, którą Wam będę tutaj przedstawiał, jest opcją płatną. Nie znaczy, że musisz z niej korzystać, natomiast jeżeli jesteś mężczyzną i chcesz się naprawdę realnie rozwijać, to, co usłyszysz dzisiaj i propozycja, jaką będę miał dla Was, będzie naprawdę wgniatająca w fotel, więc polecam być przez cały czas. Później zrobimy sobie, myślę, za jakieś 40-50 minut przerwę, która będzie trwała około 5 minut. Natomiast po przerwie pokażę Wam także bardzo konkretne 4 metody. Byłoby świetnie, gdybyście stosowali się do każdej z nich, wprowadzili ją do swojego życia, zobaczyli, jakie to Wam da rezultaty i wybrali przede wszystkim później te na bazie własnego doświadczenia, które dla Was będą najbardziej kluczowe i istotne. Na sam koniec natomiast zrobimy sobie serię pytań i odpowiedzi, dlatego że ja dostaję od Was całą masę pytań, a najbardziej wolę na nie odpowiadać właśnie w takiej formie jak dzisiaj, ponieważ myślę, że to jest najbardziej dobra opcja, jeżeli nie możemy się spotkać na żywo. Więc, moi drodzy, kim ja jestem? Nazywam się Paweł Rawski, jak myślę, że doskonale już wiecie, natomiast dlaczego akurat prowadzę takie, a nie inne szkolenie online, dlaczego zajmuję się takimi, a nie innymi rzeczami? Otóż powód jest bardzo prosty. Ja dawno temu, bo już kilka lat temu właściwie, dałem sobie sprawę, że jako mężczyzna po prostu się nie ogarniam. Nie wiedziałem całej masy rzeczy i bardzo bałem się i wstydziłem się przyznać do tego, że czegokolwiek nie wiem, ponieważ dla mnie osobiście wzorzec męskości, którym się posługiwałem, polegał na tym, że facet ma wiedzieć wszystko. Więc dla mnie osobiście niewiedzenie czegokolwiek było ujmą na honorze, było w ogóle rozwalaniem mojego ego itd. Ale w pewnym momencie, gdy zdałem sobie sprawę, że osoba, na której mi bardzo zależy, gdy mnie zostawiła, dobrze by było coś z tym zrobić. Oczywiście, gdy wyszedłem już z tego trudnego dołka emocjonalnego, w którym byłem przez, myślę, grube ponad pół roku, zacząłem szukać informacji odnośnie tego, co znaczy być mężczyzną, jak się zachowywać w kierunku kobiet, dlaczego jest tak, a nie inaczej, co z tym ewentualnie można robić. No i pozyskiwanie tej wiedzy stało się pewnego rodzaju moją pasją i to, tak delikatnie powiedziawszy, ogromną pasją do dzisiaj. Zarówno w temacie relacji, jak i właśnie samodzielnej pracy nad własnymi emocjami i własnym umysłem. To tak w bardzo dużym skrócie to, kim jestem. Na chwilę obecną miałem okazję pracować z kilkoma setkami już mężczyzn, licząc sesje indywidualne i warsztaty. Natomiast jeżeli idzie o produkty internetowe i tego typu wydarzenia, to miałem okazję dotrzeć do kilku lub nawet kilkunastu tysięcy mężczyzn. Natomiast takich realnych case'ów, gdzie komuś naprawdę realnie byłem w stanie pomóc, już jest naprawdę kilkaset mężczyzn i to ludzi w wieku od 12 lat do 40 kilku właściwie chyba z każdym jednym możliwym problemem. Także nie mówię Ci tutaj tego po to, żeby się tutaj chwalić, czy mówić o jakichś swoich tytułach, czy szkoleniach, jakie odbyłem, bo tak naprawdę tytuły i szkolenia, na których ktoś był, można sobie o kant dupy potłuc. Chodzi o to, na ile ktoś zna się na tym, co robi i ma przede wszystkim konkretne rezultaty. A tak się składa, że te rezultaty gdzieś w tym moim życiu się pojawiały. Słuchajcie, kryzys męskości. Czym właściwie on jest i jak to się stało, że on jest? Bo jestem bardzo ciekawy swoją drogą, włączę na chwilę czat. Co Wy uważacie w ogóle o kryzysie męskości? Czym w ogóle dla Ciebie jest to sformułowanie? Kryzys męskości. Jakbyś mógł napisać na czacie, jestem bardzo ciekawy. Jak Ty rozumiesz to pojęcie? Dosłownie w jednym zdaniu. Bierność, pisze Dawid, niska samoocena, faceci bojący się kobiet, niepewność, kobieta kontrolująca związek, niepewność, brak decydowania, brak jaj, wycofanie, masowy wysyp pizdusi. O, jakie to jest fajne sformułowanie, masowy wysyp pizdusi. Zamiana ról kobiety i mężczyzny. Na co masz ochotę, kochanie? Jedno z kochanych pytań. Brak pewności siebie, brak prowadzenia, synuś mamusi. Okej. Zbyt wielka presja na osiąganie sukcesu, jak najbardziej. Okej, faceci, ciepłe kluchy. Gwałtownie zmniejszająca się liczba mężczyzn. Stanie w kolejce, nie po jaja. Okej. Kastracja. Okej, brak szacunku do kobiet, pisze tutaj Anna, jak najbardziej. Brak decyzyjności, Artur, ludzie nie mają zdefiniowanych wartości, w których opierają swoje decyzje, życie, jak najbardziej. Okej, widzicie, każdy z nas tak naprawdę mniej lub bardziej wie, czym jest ten kryzys męskości, bo nie chodzi o to, jak my go sobie tutaj będziemy definiować, natomiast no, nie trzeba być alfą i omegą, wystarczy popatrzeć się dookoła, żeby zdać sobie sprawę, że z tą męskością w dzisiejszych czasach coś jest. Żeby nie było, żeby też było jasne, ja wcale nie twierdzę, że z kobiecością jest tak, wszystko okej, wszystko jest poukładane, natomiast jeżeli mamy kryzys męskości, to normalne i oczywiste wręcz jest również to, że będzie także kryzys żeńskości, kryzys kobiecości w związku z kryzysem męskości, który jest, bo jedno nie może funkcjonować dobrze, jeżeli nie funkcjonuje dobrze pierwsze. Natomiast skupmy się na tym kryzysie męskości. Skąd on się bierze i jak w ogóle na nas on wpływa? Widzicie, na nas można by powiedzieć oczywiście wielkiej generalizacji, bo gdybym miał to rozkładać na czynniki pierwsze, zająłby nam to dobre kilka godzin więcej, żeby popatrzeć w ogóle swoją przeszłość. Natomiast trzy rzeczy, które wpływają na nas ogromnie i to mają większy wpływ, niż nam się wydawać. Jak najbardziej to, o czym sami napisaliście na czacie tutaj, programowanie społeczne. Druga bardzo ważna kwestia, nasza przeszłość, z którą niestety bardzo często nie potrafimy sobie poradzić, ponieważ nie mamy do tego konkretnych narzędzi. Ludzie uważają, że jeżeli wyjdą z jakiegoś związku i ten związek się skończy, to tyle, to już generalnie można o tym zapomnieć i tak dalej. Okazuje się, że to wcale nie jest, ponieważ bardzo często jesteśmy tak poranieni emocjonalnie, że te rany emocjonalne ciągną się z nami w nieskończoność i między innymi dlatego, myślę, że wiele z Was może mieć tego typu doświadczenia, że wchodziliście w związki, wchodziliście w relacje, jak zwał, tak zwał, z osobami, które bardzo mocno przypominały wcześniejszego partnera lub wcześniejszą partnerkę i popełnialiście dokładnie te same błędy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli człowiek nie wyciągnie w odpowiedni sposób, to jest bardzo ważne, w odpowiedni sposób wniosków ze swojej przeszłości i nie zrobi ze swoją przeszłością emocjonalnego porządku, ta przeszłość będzie ciągnęła się za nim w nieskończoność. Za nami mężczyznami, tym bardziej w związku z tym, że my nie potrafimy bardzo często samodzielnie poradzić sobie z emocjami, o czym będę także dzisiaj bardzo mocno mówił. No i oczywiście brak odpowiednich wzorców. To jest taka domena, można by powiedzieć, dzisiejszych czasów. Żeby było jasne, ja wcale nie twierdzę, że czasy wcześniejsze, czyli nie wiem, kilka pokoleń wstecz, to czasy lepsze. Bo bardzo często spotykałem się z takim sformułowaniem, że jeżeli się mówi, że w dzisiejszych czasach nie ma odpowiednich wzorców, to jest od razu krytyka, no ale wcale kiedyś nie było lepiej. Co mnie obchodzi, jak było kiedyś, skoro my żyjemy w tej chwili i żyjemy teraz? Mnie nie interesuje przeszłość na tyle, na ile żeby wiedzieć tam wszystko, każdą jedną rzecz, która miała miejsce. Mnie interesuje przeszłość po to, bym wiedział, jak mogę się ogarniać teraz i mieć jeszcze lepszą przyszłość. Ja mam bardzo praktyczny punkt widzenia na wiele spraw, żeby też było jasne dla Was wszystkich. A więc programowanie społeczne. No słuchajcie, czysta klasyka. Każdy z nas słyszał wielokrotnie teksty w stylu, że chłopaki nie płaczą i problem polegał na tym, że to nie tylko słyszałeś, wiecie, to nie chodzi o to, że ktoś obejrzał film pod tym tytułem, ale chodzi o to, że za mało lata w dzieciństwie, gdy pokazałeś się emocjonalnie, nie tylko w swoim domu, bo być może twoi rodzice zrobili lepszą robotę niż ci się wydaje, tylko być może jeszcze zapomniałeś im za to podziękować, ale jeżeli w szkole, w klasie, czy przy swoich kumplach, rówieśnikach pokazałeś jakieś emocje w stylu smutek, czy nie wiem, to, że się czegoś wstydzisz, się do tego przyznałeś, to na zwyczajnym świecie większość z nas z automatu została wyśmiana, wykpiona, wygwizdana i tak dalej, ponieważ no, jesteśmy uczeni tego socjalnie, że chłopaki nie płaczą. Okazywanie uczuć jest niemęskie. Można bardzo łatwo zwrócić uwagę, że kiedy chodziliśmy do szkoły, to jak byliśmy właśnie takimi małymi nużdącami, no to przecież jeżeli porozmawiało się trochę z dziewczynami jakkolwiek, no to już było to nie halo, no bo przecież trzeba było siedzieć z chłopakami i gadać o piłce albo ewentualnie o samochodach, co nie było oczywiście niczym złym, ale okazywanie jakichkolwiek uczuć i powiedzenie komukolwiek na temat swoich uczuć jest dla nas mężczyzn czymś, co jest o wiele trudniejsze niż mogłoby się wydawać i skoro jest trudne dla małego dziecka, Jeżeli było Ci trudno robić to będąc małym brzdącem, to nie ma się co dziwić, że teraz jest to czymś o wiele trudniejszym, dlatego że masz w sobie masę mentalnych nawyków, z którymi być może do tej pory nie zrobiłeś odpowiedniej roboty. Nie można także okazywać słabości. To jest jedna z tych rzeczy, słuchajcie, która jest naprawdę fenomenalna, ponieważ dla wielu mężczyzn, z którymi miałem okazję pracować, przyznanie się przed samym sobą, nie przed kimś, nie na forum grupy, nie przede mną, nie przed swoją partnerką, nie przed swoją rodziną, tylko przed samym sobą. Nie radzę sobie, nie umiem sobie poradzić, nie wiem czegoś albo nie potrafię czegoś zrobić, jest często ujmą na honorze. I warto jest zwrócić uwagę, czy oby Ty nie masz czegoś takiego w sobie, jeżeli tak, w jakich sytuacjach i co dokładnie jest tą Twoją słabością i dlaczego ewentualnie boi się ją pokazać. Swoją drogą, to, że coś jest na prezentacji, to jest jedno. Ja bardziej polecam się skupić na tym, co mówię i naprawdę robić konkretne notatki, bo jak widzicie, wielu rzeczy na prezentacji po prostu nie ma. Nie wolno nam przyznawać się do swoich wad. Slogan, który po prostu jest dla mnie niesamowity, bo ja myślałem, że to w końcu padnie, wiecie, taka iluzja socjalna, w którą naprawdę najgorsze jest to, że faceci wierzą. To jest naprawdę, to jest coś, co można mu powiedzieć, że aż boli, bo jest sobie gościu, który jest naprawdę fajnym gościem, jest sympatycznym człowiekiem, jest naprawdę miłym chłopakiem, poznaje sobie jakąś dziewczynę, nie wychodzi im, on czuje się źle, nie potrafi sobie zrobić porządku z tymi emocjami, więc wtedy szuka różnego rodzaju informacji. No i widzi jakieś pierdy i dyrdymały w internecie, że przecież kobiety kochają chamów, więc on musi być kimś z tak zwaną silną ramą. On musi chodzić jak przysłowiowy bodyguard i w ogóle wyglądać jak szafa trzydrzwiowa, która ledwo co mieści się w drzwi. I ludzie zaczynają, fajni ludzie zaczynają wierzyć w takie bzdury i zaczynają się w ten sposób zachowywać. I najgorsze jest to, że ten człowiek nawet nie wie, że robi sobie krzywdę, zachowując się jak pajac, bo on nawet nie jest chamem, on po prostu zachowuje się jak pajac, ale nie daje się poznać na tyle, żeby ktoś był w stanie zobaczyć, że w nim oprócz tego nadmuchiwanego teraz sztucznie ego, czytaj przysłowiowego chama, są także inne osobowości, które są bardzo, ale to bardzo fajne. I taki gościu później traktuje kobiety bardzo przedmiotowo, zalicza je na potęgę i uważa, że jest męski. A dopiero później, po paru latach, zdaje sobie sprawę, goddammit, robiłem jakiś błąd, wbiłem sobie masę chłamu do głowy i teraz skrzywdziłem dużo kobiet, nie potrafię tworzyć głębokich relacji, i generalnie moje życie nie wygląda wcale tak, jak mi mówią, że będzie wyglądać, jak będę zaliczał te panienki. I mówię to dobitnie, bo wiem, że niektórzy z Was mają z tym bardzo duży problem. I mówię to dobitnie teraz, żebyś zdał sobie sprawę z tego wcześniej, niż żebyś się zgłaszał do mnie później po paru latach. Bo to, że Ty sobie robisz kuku, to jest jedno. Ale do jasnej cholery ja mam okazję pracować z kobietami, które spotykają na swojej drodze właśnie takich ludzi, którzy są fajnymi osobami, ale nauczyli się chłamu i później przedmiotowo je traktują. Dla mnie osobiście jedną z moich największych motywacji jest właśnie to, żeby Wam, panowie, przekazywać, a czasami wręcz wbijać do głowy konkretną wiedzę, konkretną umiejętność oraz przede wszystkim podejście do tych kobiet, bo im więcej jest świadomych mężczyzn, tym więcej jest świadomych kobiet. Im większą Wy robicie robotę, tym więcej jest świadomych kobiet, które później naprawdę świetnie się nam odwdzięczają za to, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Więc, panowie, nie, kobiety nie kochają chamów. Kobiety kochają mężczyzn, którzy potrafią być decyzyjni, którzy potrafią zadbać o to, jak czuje się przy nich kobieta. Jak ktoś Ci kiedykolwiek będzie mówił, że kobiety kochają chamów, to powiedz mu, że się myli, bo on może tego nie wiedzieć. Idąc dalej. Podpinanie poczucia własnej wartości po liczbę partnerek. To jest straszne, ale jeżeli popatrzycie nawet na filmy, na seriale, książki, reklamy, zobaczcie, że kobieta, która prześpi się z dużą liczbą mężczyzn, to ona jest przecież łatwa, ona jest szmatą. Ale kiedy mężczyzna ma tonę partnerek i o tym mówi wzdłuż i wszerz, no to przecież on jest świetnym macho. Tylko problem polega na tym, że kiedy takiemu macho powie się, ilu naprawdę miała ta kobieta partnerów seksualnych, to większość z tych macho, ich ego klęka, bo nie są w stanie tego dźwignąć, bo zaraz zaczynają się porównywać, że o Boże, może ja nie będę tak wystarczająco dobry jak tych kilkuset mężczyzn wcześniej, albo nawet kilkudziesięciu, o Boże, coś tam wcześniej działo i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli naprawdę uważacie, że to liczba partnerek świadczy o Twojej męskości, goddammit, jak ja się cieszę, że tutaj jesteś, bo masz strasznie, ale to strasznie nieodpowiednie myśli jeszcze w swojej głowie. A niestety bardzo często tak się dzieje. Idąc dalej, i tutaj już zaczyna się zabawa. To jest coś, co jest naprawdę mega, ale to mega kluczowe i mega ważne, żeby popatrzeć na to z troszeczkę głębszej perspektywy i parę rzeczy sobie uświadomić. Zobaczcie. To, co na nas wpływa, jak idzie o to, jakim jesteśmy mężczyzną, to zranienia, jakich doznaliśmy do tej pory w naszym życiu. Niezależnie od tego, ile masz lat. Czy jesteś nastolatkiem, czy jesteś dorosłym facetem, czy masz dzieci, czy masz żonę, czy masz kilka partnerek, czy masz jedną partnerkę, czy nie masz w tym momencie partnerki żadnej. Każdy z nas był w głębszych relacjach. Głębsza relacja to taka, na której po prostu bardzo ci zależy. Każdy z nas wielokrotnie czuł się tam zraniony. Kiedy otworzyłeś się przed drugą stroną, kiedy powiedziałeś o tych swoich wadach, albo kiedy po prostu druga strona je zauważyła, kiedy starałeś się dla tej drugiej strony, kiedy wkładałeś masę wysiłku w to, żeby być fajnym gościem. I ja, panowie, ja naprawdę wiem, co to znaczy włożyć masę wysiłku, bo ja zaczynałem z bardzo niskiego poziomu. Jak idzie o moje poczucie własnej wartości, jak idzie o wiedzę, jak idzie o przekonania na mój własny temat, jak idzie o to, co myślałem na temat kobiet. Ja zaczynałem z naprawdę bardzo niskiego poziomu, więc wiem, co to znaczy zrobić konkretną robotę. I teraz, jeżeli jesteśmy w jakiejś relacji, na której nam naprawdę mega zależy, wkładamy w to tonę energii, tonę czasu, staramy się jak najbardziej się da i później niestety jednak ta relacja albo się kończy, albo okazuje się, że nie poznaliśmy wystarczająco dobrze potrzeb naszej partnerki, albo nie zaspokajaliśmy ich odpowiednio, dzieje się jakiś kryzys, dzieją się kłótnie emocjonalne, to często bardzo mocno, czasami nieświadomie dzieją się szantaże emocjonalne, czasami dochodzi do zdrady, często dochodzi także do zostawienia, do tego, że dana relacja się kończy. Wtedy coś, co się dzieje, nazywa się zranieniem i jeżeli nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić, a panowie, to, że zachlamy się albo to, że pójdziemy i poznamy tonę kobiet i nie zamkniemy emocjonalnie tej wcześniejszej relacji, to nie jest zrobienie roboty w sobie. To jest ucieczka od problemu. To jest ucieczka od tych emocji, które są nazwane często tymi niewygodnymi, nieprzyjemnymi lub ogniczającymi. Każdy z nas miał tego typu sytuacje. Swoją drogą, kto z was kiedykolwiek czuł się zraniony, niech napisze na czacie. Ja. W tym momencie mamy ponad 300 osób w pokoju. Dajcie proszę znać na czacie, zobaczcie, ile tego jest. No właśnie, chcę nam tylko to pokazać. Co innego by było, jakbyśmy rozmawiali na żywo, ale muszę korzystać oczywiście w ten sposób. Dzięki za szczerość. Oczywiście, każdy z nas czuł się zraniony. Tylko problem polega na tym, że my często nie mamy odpowiednich strategii, jak zamknąć daną relację, jak, nazwijmy to, uleczyć się emocjonalnie. Tu nie chodzi o to, że to jest jakakolwiek forma choroby, ale w ten sposób mogę to metaforycznie nazywać. Brak kontaktu z emocjami. Jeżeli byliśmy zranieni, to nie ma się co dziwić, że jeżeli uciekamy od takiej emocji jak smutek, żal, często to może być poczucie winy, często złość, często nawet agresja. Jeżeli przed tym uciekamy, otworzymy w sobie nieświadomie całą masę mechanizmów. Przez to mamy brak kontaktu ze swoimi emocjami. Jak czytałem różnego rodzaju bardzo ciekawe kwestie i oglądałem całą masę różnego rodzaju materiałów według różnych speców i ekspertów, dziecko, chłopczyk do 10 roku życia jest mistrzem już, ma tonę nawyków właśnie w metaforycznym nakładaniu masek, czyli niepokazywaniu emocji. I teraz nie chodzi o to, co mówią wszystkie badania. Oczywiście ja jestem bardzo dużym zwolennikiem badań, ale bardziej wolę się odwoływać do waszych doświadczeń. Jak sobie przypomnisz swoje dzieciństwo, tak, chociażby do, nie wiem, do 10-14 roku, gdy byłeś małym chłopcem, czy nie miałeś najmniejszych problemów, żeby akurat już w tym wieku pokazywać to, co czujesz, czy nie miałeś najmniejszego problemu, żeby nawet przy swoich rodzicach popłakać? Najprawdopodobniej miałeś bardzo duży. Wolałeś pójść do kąta, wolałeś się siedzieć w łazience i sobie popłakać i tak dalej, i tak dalej. I mówię o tym dlatego, żeby wam pokazać, że my często jako już taki mały brzdąc tworzyliśmy w sobie masę nawyków, żeby uciekać od tych emocji. To nie jest tak, że my mężczyźni jesteśmy mniej emocjonalni. My jesteśmy cholernie emocjonalnymi istotami, jednak nasze problemy polegają na tym, że my mamy tonę nawyków, żeby przed tymi emocjami spieprzać. Wcześniejsze relacje oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, ogromnie na nas wpływają, ponieważ tam była tona emocji, z którymi właśnie nie potrafiliśmy sobie poradzić, oraz sposób, w jaki zakończyły się poprzednie związki, to jak to na nas wpłynęło, jest naprawdę kluczową kwestią. Czy ten związek był zakończony odpowiednio, to znaczy, czy każdy wyciągnął sobie wnioski. To, co zrobiłeś dobrze, to, co zrobiłeś źle. To, co druga strona zrobiła dobrze, to, co zrobiła źle. Czy było jakiekolwiek obwinanie, czy była wdzięczność za to, co było dobrego i tak dalej, i tak dalej. To często te związki są kończone naprawdę bardzo, to bardzo słabo. No i oczywiście wczesne lata dzieciństwa, ponieważ to, co się działo w dzieciństwie, ma na nas ogromny wpływ, o czym wam jeszcze także tutaj dzisiaj powiem, bo to jest naprawdę tak cholernie duża kwestia, że to się w głowie nie mieści, ale bardzo często niestety powiem. No i oczywiście sposób, w jaki traktowałeś siebie do tej pory. Jeżeli od małego dziecka uciekałeś przed emocjami, no to jest pewnego rodzaju forma traktowania siebie, ale także jeżeli ty popełniłeś jakiś błąd, no nieświadomie, pamiętaj, to nie jest tak, że robiłeś to celowo, ale nieświadomie, jeżeli traktowałeś siebie w ten sposób, że karmiłeś się różnymi dialogami wewnętrznymi, że jesteś beznadziejny, że jesteś niewystarczająco męski, że jesteś do dupy i tak dalej, to zwróć uwagę, jakie nawyki wytworzyłeś w sobie. Bo jeżeli masz taki nawyk, jak chociażby to, że myślisz o sobie, że jesteś beznadziejny w momencie, kiedy popełnisz drobny błąd, to co się do jasnej cholery dzieje, kiedy ty popełnisz sromotną porażkę, kiedy naprawdę spieprzysz, bo życie to życie i każdy z nas, mimo tego, że ci często zależy, czasem coś spieprzymy, bo to jest jest naturalna rzecz w byciu człowiekiem. To jest wpisane w ludzkość, to jest wpisane w nasze jestestwo. Ale jeżeli my podczas takich drobnych kwestii jesteśmy w stanie się tak bardzo katować, to trudno będzie się tego oduczyć w tych bardzo ważnych sytuacjach. Wyraźnie wam to zaznaczam. Myśl, która ostatnio mi się pojawiła, różnego rodzaju materiały i podczas jednej z publikacji, to to, że zraniony chłopiec często staje się raniącym mężczyzną. Tutaj mężczyzną można by powiedzieć w cudzysłowie, ponieważ zobaczcie, jeżeli byłeś kiedyś zranionym chłopcem, czyli właśnie w dzieciństwie, bardzo często później złapałeś te wzorce nieświadomie i posługiwałeś się nimi. I albo ty raniłeś innych, dlatego że dlaczego innym miało się nie oberwać, no przecież kobiety są takie złe, no więc ja im pokażę, że jestem super, mega fajnym facetem i tak dalej, i tak dalej. I nieświadomie raniłeś się. Ranić kobiety możesz też w ten sposób, że jesteś z nią w relacji, ona bardzo mocno się zaczyna przed tobą otwierać, a ty się boisz tego zrobić. W tym momencie zaczynasz ją ranić, bo ona nie do końca rozumie, dlaczego tak się dzieje. Kiedy jesteście ze świadomą osobą, jesteście ze świadomą kobietą i porozmawiacie na te tematy, to panowie zdziwicie się, jak wiele kobiet jest nieświadomie właśnie zranionych przez mężczyzn. To znaczy nieświadomie, że facet nie zawsze robi to celowo. To nie jest tak, że każdy z nas, wiecie, jest, jak każdy z nas był kiedyś zraniony, to teraz jesteśmy najgorszymi osobami na tym planecie. Nie, chodzi mi o to, żeby wam tylko uświadomić pewien bardzo istotny aspekt. I pamiętajcie, zraniony chłopiec staje się raniącym mężczyzną. Warto więc tego wewnętrznego chłopca, który jest nas często odpowiednio ogarnąć, żeby on przestał być zraniony, bo jeżeli jakaś część ciebie jest zraniona, to przecież to ty czujesz ten ból. No i oczywiście brak odpowiednich wzorców. Jako dziecko modelowałeś wszystko od swoich rodziców. Teraz w zależności od badań i od różnych psychologii, o których możemy tutaj mówić, można by powiedzieć, że bardzo kluczowe są te lata, powiedzmy od 1 do 4, czy tam od 0 do 4, później od 4 do 7 i tak dalej. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby aż w ten sposób to wnikliwie analizować, ale to, co się działo w twoich wczesnych latach dzieciństwa, można było powiedzieć, jest wdrukiem w twój umysł, który jest cholernie, ale to cholernie silny. To, w jaki sposób dogadywali się twoi rodzice, to jak twój ojciec traktował twoją matkę, jak twoja matka traktowała twojego ojca, jest często pierwszym źródłem wiedzy na temat relacji. Dlatego, że jako mały brzdąc nie masz konceptu, czy to dobre, czy to złe, czy to mi służy, czy to mi nie służy. Nie masz konceptów, nie masz filtrów, którymi możesz się posłużyć, byś rozumiał to, co się do ciebie mówi. Ty widzisz, obserwujesz i naśladujesz, niezależnie od tego, czy ci się to podoba, czy nie. Dlatego warto jest również, panowie, popatrzeć na to z takiej dosyć motywacyjnej strony, takiej praktycznej motywacji, to, że jeżeli my ogarniemy siebie teraz i będziemy naprawdę świetnymi facetami, to nasze dzieci już mają z górki. Nawet jeżeli teraz nie myślisz o to, żeby mieć dziecko, to kiedyś w przyszłości być może o tym pomyślisz. Jeżeli ty o to zadbasz już teraz i będziesz odpowiednim gościem, to jeżeli będziesz miał syna, to twój syn nie będzie miał wszystkich twoich problemów związanych z tematami, z którymi ty sobie poradziłeś. Natomiast jeżeli będziesz miał córkę, to ona będzie miała od razu gotowy model, którego najprawdopodobniej będzie szukała, ok, mój ojciec zachowywał się w taki sposób, a więc to oznacza bycie mężczyzną. I takich mężczyzn będzie sobie szukać. Natomiast jeżeli ty będziesz niedecyzyjny, ale będziesz takim ciapkiem rozlazły i tak dalej, to ona również będzie uważała to za męskość i twój syn najprawdopodobniej również będzie popełniał tego typu błędy. Warto jest na to patrzeć, panowie, z tej strony, bo dla mnie osobiście jest to jedna z największych motywacji, jaką w ogóle może mieć mężczyzna, tylko oczywiście o tym się nawet za bardzo nie mówi, no bo to taki temat tabu, żeby w ogóle mówić o tego typu aspektach, niestety w naszym kraju. Można powiedzieć, że sposób patrzenia na świat stał się twoim, sposób patrzenia na świat twoich rodziców. Nie chodzi o to, co oni myśleli na temat świata, ale jak się zachowywali w kierunku siebie i w kierunku innych. I teraz popatrzcie, kilka takich istotnych kwestii. Pamiętajcie, wasz ojciec nie chciał dla was źle. Ja nie chcę wam tutaj tego mówić i pokazywać, żebyście wy teraz byli źli na swojego ojca, wręcz przeciwnie. Dla mnie osobiście kiedyś zrozumienie tego, o czym mówię teraz, dało mi naprawdę większy wgląd w to, że mój ojciec i każdy ojciec kiedyś, skoro posługuje się takimi, a nie innymi strategiami, to przecież w jego kierunku kiedyś ktoś musiał robić dokładnie to samo. To nie jest tak, że on chciał źle dla ciebie. Każdy z rodziców chce jak najlepiej, tylko nie każdy ma odpowiednie strategie, więc popatrzcie na to w ten sposób, po to, żebyście mieli jeszcze większą akceptację w kierunku waszych rodziców. Czy rozmawiałeś z ojcem o uczuciach? I teraz można łatwo zobaczyć to, że większość z nas, mężczyzn w młodym wieku, nie rozmawiała w ogóle na temat odczuć z ojcem, tylko rozmawialiśmy o tym, co ewentualnie zrobić i jak to zrobić. Czyli jeżeli coś spieprzyliśmy, to okej, jak to naprawię, albo dlaczego coś zrobiłem źle. Nie rozmawialiśmy o tym, że zrzuciła cię dziewczyna. Oczywiście mówię wielkie generalizacje. Niektórzy z was może mieli takich rodziców, lub mają nadal oczywiście, z którymi w ten sposób rozmawialiście. Mam nadzieję, że im za to podziękowaliście lub podziękujecie, bo zrobili świetną robotę. Natomiast większość z nas, no statystycznie rzecz biorąc, słuchajcie, no ludzie, z którymi ja pracuję, nie mieli tego typu rozmów. Ja wiem, jak to wpłynęło na nich umysł, więc dlatego o tym wyraźnie mówię. Bardzo często, kiedy, nie wiem, zostałeś zostawiony, kiedy zostałeś zraniony, albo kiedy twoi kumple, nie wiem, zrobili sobie z ciebie jaja, albo cokolwiek takiego się działo w szkole, to nie mówiłeś o swoich uczuciach, raczej o ojcu, nie mówiłeś o tym matce, tylko po prostu mówiłeś o tym ewentualnie, że coś się stało, ale temat odczuć w wielu rodzinach niestety w naszym kraju to temat tabu. Więc jedną z rzeczy, którą już teraz ci polecam, jest przeanalizować to, jakie były główne wzorce męskości w twoim środowisku, gdy dorastałeś. I popatrz sobie tak na swoje lata od momentu, kiedy przyszedłeś na świat, porozmawiaj na ten temat na przykład z rodzicami, do, nie wiem, 10, nawet 14 roku życia. Jakie były wtedy wzorce męskości w twoim środowisku, czyli w tych miejscach, w których ty byłeś najczęściej, w miejscu, w którym się wychowywałeś, w miejscu, w którym przebywałeś najczęściej, to, co oglądałeś, to, co oglądali twoi rodzice i tak dalej, bo zobaczcie, jak wielki wpływ to miało na ciebie. Kiedy pierwszy raz usłyszałeś słowa zachowuj się jak mężczyzna, kiedy pierwszy raz coś takiego usłyszałeś, w jakim kontekście oraz przede wszystkim, co to oznacza w ogóle, co to wtedy oznaczało, zachowuj się jak mężczyzna, kiedy to było i jak to na ciebie wpłynęło. Bo teraz, jak idzie o to, jak wpływają na nas te rzeczy, swoją drogą, dajcie mi proszę znać, czy to, co mówię do was do tej pory jest wartościowe. Dajcie proszę znać na czacie, macie czat włączony. Ja sobie wezmę łóżka. Okej. Dobra, dzięki. Dobra, dzięki bardzo. Teraz słuchajcie, patrzcie na coś bardzo istotnego, jak to na nas wpływa. Jakie są tego konsekwencje? Wspomniałem o tym na wczorajszym live, ale nie każdy z was był, więc chcę o tym wyraźnie powiedzieć. Słuchajcie, w 2016 roku liczba samobójstw w Polsce wyniosła dokładnie 5405 osób, z czego mężczyźni stanowią 4638 osób, natomiast kobiety to 767. Więc zobaczcie, procentowo to jest 85% do 15%, około oczywiście, bo tutaj można się było bawić w bardzo konkretne wyliczenia, ale nie o to mi tutaj chodzi. Co to właściwie pokazuje? Z tego co pamiętam, tylko teraz nie pamiętam konkretnych statystyk, ale w 2014 czy 2012, już teraz mogę się mylić, było również niestety około 6000 samobójstw, z czego 5000 to mężczyźni, a około 1000 to kobiety. Mówię, teraz nie pamiętam dokładnie tych statystyk, natomiast niestety ta liczba mężczyzn, którzy popełniają samobójstwo w naszym kraju jest przerażająco wielka w moim subiektywnym odczuciu. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ my mężczyźni bardzo często po prostu nie potrafimy sobie poradzić z emocjami. Przez to, że przed nimi uciekamy, je wypieramy, mamy naprawdę tonę różnego rodzaju problemów. No, samobójstwo nie jest według mnie najsensowniejszym rozwiązaniem. Większość... Jak idzie o konsekwencje, myślę, że zdajecie już sobie z tego sprawę i to jest dla was oczywiste, że większość z nas nie potrafi mówić nawet o swoich odczuciach, co czuję w tej chwili. Swoją drogą, słuchajcie, dla mnie też jest niesamowite, że kiedy mam jakieś wystąpienie, czasami jest to kilkaset osób, pytam, jakiegoś faceta, słuchaj, co czujesz w tej chwili, co dokładnie teraz czujesz? Zazwyczaj facet, który siedzi, któremu zada się takie pytanie, który nigdy wcześniej nie usłyszał takiego pytania, nic nie czuje. No co mam czuć? No nic, no siedzę sobie i tyle. Natomiast to nie jest tak, że czujesz nic. Ty nawet nie jesteś w stanie często tego nazwać, bo nawet nie jesteś w stanie dotrzeć do tego odczucia. Nie ma się co dziwić, jeżeli przez większość naszego życia przed nimi spieprzamy. Tylko teraz zobaczcie też ważną rzecz. Jeżeli uciekamy przed takimi emocjami jak złość, strach, smutek i tak dalej, to posługujemy się pewnym mechanizmem. To są różne mechanizmy. Często to jest wyparcie, często to jest zaprzeczenie, często to jest ucieczka. To są różne mechanizmy, które różnie działają. Ale jeżeli jest mechanizm w nas, to on również niestety bardzo często występuje w tych pozytywnych odczuciach. Nie tylko w tych tak zwanych negatywnych, nie tylko w tych ograniczających, ale również w tych pozytywnych. Więc często boimy się przyznać do tego, co czujemy, bo jeszcze mamy takie bardzo ciekawe przekonania, że to przecież jest niemęskie, że jeżeli ja powiem, że słuchaj, to co powiedziałeś i sposób, w jaki to powiedziałeś, mnie po prostu zraniło, czuję się, jest mi smutno z tego powodu. Dla wielu facetów powiedzenie czegoś takiego to jest kurwa abstrakcja. Natomiast zdziwilibyście się, co by się stało, gdybyś powiedział w ten sposób kobiecie. Oczywiście nie chodzi mi o to, że sobie napiszesz na kartce, tylko jeżeli naprawdę coś takiego poczujesz i przyznasz się do tego, co czujesz w tej chwili, bo dla wielu kobiet to jest naprawdę na początku jeden wielki szok. To jest takie, o, mój facet ma uczucia, o, i nawet może o tym mówić. Tworzymy często bardzo płytkie relacje, bojąc się otworzyć przed kobietą. To jest jedna z tych rzeczy, która dla mnie osobiście jest również jedną z takich kwestii, która jest niesamowicie ograniczająca, bo dużo mężczyzn uważa, że kobiety w dzisiejszych czasach są coraz bardziej męskie. To nie do końca nawet też jest tak, tylko przez to, że my mężczyźni nie potrafimy ogarnąć tego, czego naprawdę potrzebują kobiety, a kobiety potrzebują silnych facetów, to znaczy silnych emocjonalnie. Takich, którzy nie uciekają przed emocjami, takich, którzy potrafią przyznać się do tego, co czują w tej chwili. Takich mężczyzn, którzy potrafią czuć radość w tej chwili i tą radością obdarować. Bo jesteś w stanie, to nie jest truizm, ale myślę, że doskonale zdajecie sobie sprawę, że jesteś w stanie dać komuś to, co jest w tobie. Jeżeli masz w sobie radość, która jest zablokowana jakimiś pierdołami w stylu ja nie mogę w ten sposób się cieszyć i okazywać tego swojej partnerce, bo coś tam, to w tym momencie dla mnie osobiście nie jesteś męskim facetem, w ogóle nie jesteś silnym facetem, bo uciekasz przed tym, co jest w tobie. Oczywiście, że otwarcie się w ten sposób emocjonalne na samym początku dla wielu z nas jest cholernie niewygodne, bo jest czymś innym, jest czymś nowym, jest czymś, do czego jesteśmy, to jest coś, od czego jesteśmy odzwyczajeni przez naście, a czasami 10 lat naszego życia. Natomiast warto jest jednak coś z tym zacząć robić, bo życie wtedy jest po prostu piękniejsze. No i oczywiście jedną z tych rzeczy, którą bardzo często robimy, to zakładamy maskę, udając kogoś, kim absolutnie nie jesteśmy. Bardzo często to widać, kiedy jest sobie facet i jest przy nim dla niego atrakcyjna kobieta, to on wtedy stara się jej pokazać, jaki to on jest zajebisty, ale tak naprawdę udaje kogoś, kim nawet sam nie chce się stawać. I to do tego nawet trudno jest się nam przyznać, bo najpierw trzeba sobie uświadomić, okej, w tym momencie to, co robię, dla mnie jest sztuczne i może to tak naprawdę wcale nie jestem ja. Może ja swoim zachowaniem chcę teraz coś ugrać, a nie chcę pokazać tego, kim jestem. Więc do tego trzeba pierwszej świadomości, bardzo dużej chęci, bardzo dużej uważności. A trudno jest być człowiekiem uważnym i bardzo świadomym, jeżeli posługujemy się mechanizmami, które są na poziomie nieświadomym, które po prostu non-stop są w nas i za którymi po prostu popierdzielamy przez całe nasze życie. Jak idzie o wprowadzenie zmian, słuchajcie, mamy 3 kluczowe aspekty, które pierwszy jest oczywisty, natomiast 2 następne już nie bardzo. I to nie chodzi tylko o aspekt męskości i zmian w nas, mężczyznach, ale generalnie w całym naszym życiu. 3 niezbędne aspekty, które są potrzebne do każdej jednej zmiany. Oczywiście pierwszy to wiedza, mieć odpowiednie strategie. Jeżeli miałbyś, nie wiem, nauczyć jeździć samochodem, a ktoś by ci nie pokazał, jak to robić i jakbyś nie wiedział w ogóle na ten temat nic, najprawdopodobniej albo byś nie ruszył samochodem, albo byś wpadłeś na pierwsze drzewo, albo byś spowodował jakiś wypadek. To jest oczywiste, potrzebujemy wiedzy. Czyli co zmienić, jak to zmienić, kiedy, z kim, od czego zacząć, w jakiej kolejności i tak dalej. Po prostu potrzebujemy wiedzy. To jest oczywiste. Ja wiem, to nie jest żadna Ameryka. I zobaczcie jednak, że całe nasze społeczeństwo jest skoncentrowane właśnie tylko i wyłącznie na tym, żeby mieć tą wiedzę. Dlatego tak dużo mężczyzn ciągle szuka różnego rodzaju książek i podręczników. I owszem, świetnie, to ja nie twierdzę, że wiedza jeszcze nie złem, wręcz przeciwnie. Świetnie się uczyć, świetnie jest magazynować wiedzę, która jest przydatna, natomiast jeżeli nie ma tych 2 następnych aspektów, to dzieje się pewien problem. Ponieważ następna, bardzo istotna i wręcz niezbędna rzecz to twoje podejście, jakie masz. Czy to do siebie samego, czy to do procesu wprowadzania zmian, jaki chcesz ewentualnie mieć, podejście do twojego dnia, podejście do ludzi, generalnie podejście, jakie masz, czyli przekonanie, jakim się kierujesz i intencja, jaka jest w tym zawarta. Więc jak traktujesz siebie? Jedną z rzeczy, dlatego tutaj są 3 gwiazdki, o których wam już wspomniałem wcześniej, ale polecam wam bardzo mocno się temu przyjrzeć. Jak traktujesz siebie, kiedy popełnisz jakikolwiek drobny błąd? Bo jeżeli nie nauczysz się traktować siebie z szacunkiem, z miłością i otwartością w drobnych sytuacjach, to zapomnij o tym, że jak popełnisz sromotny błąd, to będziesz traktował się odpowiednio. Bo wtedy najprawdopodobniej będziesz się tak karcił, że to się w głowie nie mieści. Każdy z nas, panowie, ma tysiące, jak nie miliony tego typu dowodów, bazujących właśnie na naszym życiu. Mamy tonę takich doświadczeń, więc jak traktujesz siebie? Kolejne rzeczy, jak traktujesz innych? Generalnie wszystkich ludzi. Nie tylko te kobiety, które ci się podobają, nie tylko tych kumpli, którzy są dla ciebie dobrzy, ale generalnie jak traktujesz wszystkich. Jak traktujesz tych, którzy w twoim kierunku czasami zachowają się jak ostatni cham, jak ostatni burak i prostak. Jak ty traktujesz tych ludzi? Czy jesteś taki, że musisz oddać za każdym jednym razem, czy jesteś w stanie po prostu pokazać granice, że w twoim kierunku się tak nie zachowuje? Jak ty traktujesz innych ludzi? Bo to między innymi wpływa na to, jak ty się czujesz sam ze sobą, tylko to się dzieje na poziomie nieświadomym. A to, jak ty się czujesz sam ze sobą, wpływa na to, jak ty postrzegasz siebie i męskość, która jest lub której w tobie nie ma. Jak inni traktują ciebie. To jest także świetny feedback, słuchajcie. To jest jasne i oczywiste, że jakość naszego życia zależy tak naprawdę od jakości relacji, jakie tworzymy. Więc jak traktują Cię Twoi bliscy? Jak traktują Cię Twoi znajomi? Czy jeżeli włączasz telefon z trybu offline, czy masz kilka wiadomości od, nie wiem, fajnych kobiet, czy od swoich fajnych kumpli, którzy po prostu piszą albo dzwonią do Ciebie, że chcą się z Tobą spotkać, czy nie wiem, Twoja partnerka bez najmniejszego problemu pisze Ci o tym, że się za Tobą stęskniła, by się nie widziała z Tobą 2 dni, albo co u Ciebie słychać, nie wiem, od osoby, która Cię nie widziała tydzień czy 2, czy coś takiego się dzieje w Twoim życiu, ponieważ jeżeli się nie dzieje, to najprawdopodobniej dlatego, że Ty nie wychodziłeś z odpowiednią inicjatywą, albo oczekujesz ciągle, że to inni będą wychodzić. Inni nie są tego nauczeni, innych tutaj nie ma, słuchajcie, w tym pokoju mamy w tym momencie 350 osób i inni często nie chcą sprawić, żeby ich życie było lepsze, bo do tego trzeba włożyć trochę pracy nad sobą, trochę energii. Często przejść przez niezbyt przyjemne emocje, więc mało ludzi tak naprawdę to robi. Tak samo będę z Wami zupełnie szczery. Ja się bardzo cieszę, że tutaj jesteście, bo mój czas nie idzie na darmo. Natomiast część z Was tak naprawdę wprowadzi to w życie. Część z Was. I ja jestem dla tych z Was tutaj przede wszystkim, którzy będą realnie to wprowadzać. Bo o relacje tak naprawdę nie jest aż tak trudno zadbać, tylko bardzo często przez to, że mamy taki natłok wszystkiego w naszym życiu, my w ogóle się temu nie przyglądamy, po prostu zapieprzamy, no bo trzeba robić dalej inne rzeczy, osiągać i robić więcej, no bo jak żeby inaczej. Jedną z tych rzeczy, którą Wam bardzo mocno polecam, jak idzie o przyjrzenie się własnym przekonaniom i zadać sobie pytanie, jaki według siebie jesteś? Po prostu. Jaki według siebie jesteś? I dzisiaj na sam koniec pokażę Wam jedno z bardzo fajnych sposobów na to, żeby właśnie samodzielnie pracować z własnymi przekonaniami. Czy to tymi, które Cię wspierają, czy to tymi, które Cię ograniczają. Co dokładnie myślisz na swój temat? Ponieważ to, co myślisz na swój temat, ma oczywiście ogromny wpływ na to, jak postrzegają Ciebie inni. Myślę, że zdajesz sobie z tego sprawę. I trzecia rzecz, która u nas generalnie leży, jak idzie o wprowadzanie zmian, to leży praktycznie u każdego. I nie chodzi mi tylko o to, że tak się dzieje w Polsce, ale to jest temat, który jest w ogóle najbardziej mylnie często rozumiany. Możemy mieć świetne informacje, naprawdę możemy mieć świetne informacje, możemy mieć zestaw najlepszej wiedzy na rynku z czegokolwiek. Możemy mieć świetne podejście i mi chodzi o konkretne podejście, a nie jakieś tam durne wmawianie sobie mogę wszystko, mogę wszystko, mogę wszystko, jestem panem od pozytywnego myślenia. Ja w ogóle nie mówię o takich pierdołach. Możesz mieć świetne podejście, patrząc bardzo realnie na różne rzeczy, możesz świetnie to oceniać, możesz mieć świetną intencję tutaj, że chcesz naprawdę zrobić coś dobrego dla siebie i dla reszty tej planety, ale jeżeli nie potrafisz zadbać o swój stan emocjonalny, to jest trudno wprowadzić jakąkolwiek zmianę i jest generalnie trudniej żyć. Dlaczego? Dlatego, że emocje, jakie są w nas, to jest nasz największy motor napędowy do czegokolwiek. Najprawdopodobniej część z Was jest tutaj dlatego, że gdzieś wzbudziła w Tobie ciekawość, taką energię, że tutaj przyszedłeś i byłeś ciekawy tego, co będzie. Być może teraz jesteś ciekawy także tego, co będzie za chwilę i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas, niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną czy kobietą, ma w sobie tonę emocji, tylko my przez to, że jesteśmy tak od nich odłączeni, nawet się nie przyglądamy temu, jakie one są. Umiejętność, nie chcę się tutaj posługiwać słowem zarządzania, ale brakuje mi w tym momencie innego słowa, ale umiejętność zarządzania, tutaj w cudzysłów to wstawcie, naszych stanów emocjonalnych jest kluczowa po to, żeby wprowadzać w życie jakąkolwiek zmianę, żeby być przede wszystkim szczęśliwym człowiekiem. Więc jakie uczucia przeważają w Twoim życiu na co dzień, generalnie, każdego jednego dnia, jakie one są, co dokładnie czujesz, kiedy czujesz, gdzie jest ta emocja w ciele i tak dalej, i tak dalej. Co czujesz przy najbardziej atrakcyjnych kobietach? I to jest bardzo często fajne pytanie, które warto jest sobie zadać. Co czujesz przy najbardziej atrakcyjnej kobiecie dla Ciebie? Co czujesz? Czy czujesz dziką ciekawość, że za chwilę kogoś fajnego być może poznasz, czy czujesz ciekawość odnośnie tego, jaka ta osoba jest, czy czujesz radość, że w ogóle ktoś tak koło Ciebie w tym momencie stoi, możesz z kimś takim porozmawiać, czy czujesz raczej strach, bo boisz się na przykład, że zostaniesz odrzucony, bo boisz się, że to, co myślisz na swój temat, i to jest jeden z największych lęków mężczyzn, myślę, że w ogóle to jest chyba lęk numer 1. Dla nas mężczyzn największym strachem i ograniczeniem jest to, że to, co myślimy na swój temat, może okazać się iluzją. Dlatego boimy się tego, dlatego nie chcemy pokazać tego, co naprawdę jest w nas. Każdy z nas, mężczyzn, przerabiał to wielokrotnie w swoim życiu. Ja rozmawiałem na ten temat już naprawdę z setkami mężczyzn i to jest temat, który naprawdę myślę, że dotyka absolutnie każdego. Jedno z pytań, które również jest bardzo fajne, żeby zdać sobie sprawę z tego, jakie emocje przeżywamy często w ciągu dnia, to co czujesz, gdy nikt nie patrzy. Tak, żebyś się przyznał sam przed sobą. Co czujesz, kiedy jesteś sam w domu? Co wtedy czujesz, kiedy nikt nie patrzy, kiedy nie ma nikogo w domu? Generalnie, co czujesz? Czy jest tam radość, że miałeś fajny dzień? Czy jest może jakaś pewnego rodzaju pustka, że czegoś brakuje? Albo jest jakaś forma samotności, przed którą spieprzasz, albo jest smutek, jest nostalgia, jest cała masa innych emocji, które mogą się pojawić w Twoim życiu. I co wtedy z tymi emocjami robisz? Czy pozwalasz im sobie być? Czy wtedy raczej właśnie przy nimi spieprzasz? Czy ewentualnie je zagłuszasz, co jest również bardzo częste? z kolejnych takich mechanizmów zagłuszasz, czyli uciekasz w świat wirtualny albo w świat filmów pornograficznych, albo w alkohol, czy różnego rodzaju inne używki i tak dalej, i tak dalej. Więc to są trzy rzeczy, które są zawsze niezbędne. Swoją drogą, dla mnie osobiście, jeżeli brakuje któregokolwiek z tych punktów, albo odpowiednich strategii, albo odpowiedniego podejścia, albo odpowiedniego stanu emocjonalnego, wprowadzenie zmiany wręcz nie jest możliwe. Owszem, jest możliwe na kilka chwil, ale nie jest możliwe na dłuższą metę. Te trzy rzeczy, dla niektórych to może być przecież to takie oczywiste i tak dalej. No to świetnie, tylko teraz od razu, jeżeli myślisz w ten sposób, to masz pewnego rodzaju strategię. Ty już pewnie jesteś z tych, którzy kuźwa wszystko wiedzą. Pozjadałeś wszystkie rozumy, przeczytałeś wszystkie możliwe książki i tak dalej. Ale jestem pewny, że jakbym z Tobą chwilę porozmawiał, to idą zakład, że stan emocjonalny, w który bardzo często wchodzisz, nie sprzyjają zmianie. Bo jeżeli panowie nie cieszycie się każdym jednym krokiem, który wprowadzacie, jak idzie o samoświadomość, uważność, polepszenie relacji, polepszenie swojego życia i tak dalej, jeżeli nie cieszysz się każdym jednym krokiem, czyli wieloma błędami, które popełniamy, bo będziemy ich popełniać całą masę, bo takie jest życie, jeżeli nie jesteś w stanie czuć radości, dlatego że idziesz w jakimś kierunku, możesz traktować to jako egoizm, to jest twoje. Natomiast jeżeli nie jesteś w stanie odczuwać radości odnośnie tego, że ty działasz i jednak nie jesteś biernym gościem, który siedzi na dupie, to gwarantuję ci, że wprowadzenie zmiany będzie trudne. Jeżeli będziesz non-stop się karcił, będziesz czuł w twoim kierunku złość, wkurw, agresję, żale, smutki, poczucia winy i tak dalej, to na dłuższą metę nie będziesz chciał wprowadzać żadnej zmiany, ponieważ będziesz uciekał przed tymi emocjami. Więc warto jest się temu przyjrzeć i zadbać o ten rejon, o ten punkcik, który dla ciebie jest najsłabiej rozwinięty. Swoją drogą, który z tych punktów, wiedza, podejście czy stan emocjonalny jest u was w pierwszej kolejności do zadbania? Dajcie proszę znać na czacie. Jestem bardzo ciekawy. Drugi, trzeci, pierwszy. Great. Dzięki za szczerość. Widzę, że przeważa generalnie trzy. Powiem wam tak, ja kiedyś zaczynałem, to u mnie wszystkie leżały. Wszystkie. Nie miałem ani wiedzy, dosłownie, nie miałem w ogóle wiedzy, jak idzie o męskość, jak idzie o temat relacji. Nic nie wiedziałem. Naprawdę, nie wiedziałem nic. Teraz nie boję się w ogóle do tego przyznać, ale ja nie wiedziałem absolutnie nic. Moje podejście też było do dupy. Uważałem, że ja od razu powinienem wiedzieć wszystko i karciłem się za każdy jeden najmniejszy nawet błąd. Na szczęście dość szybko mi to przeszło. To jest bardzo dobre, bo gdyby nie, to najprawdopodobniej nie robiłbym tego, co robię teraz. No i moje emocje też były fatalne. Wstydziłem się, bałem się wszystkiego, bałem się do czegokolwiek przyznać, a w ogóle dla mnie kiedyś poprosić kogokolwiek o pomoc, to był chyba największy hardcore, jaki można było zrobić. Mogłem robić całą masę rzeczy w swoim życiu, ale poprosić o pomoc, że ja się na czymś nie znam, w ten sposób nawet, to dla mnie była naprawdę największa abstrakcja. Także jeżeli u was jest tylko jeden z tych punktów, to i tak już macie świetnie. Chcę wam teraz pokazać też oczywiście kilka strategii, co z tym robić, bo pokazałem wam teraz kilka przyczyn, ewentualnie jak to na nas wpływa, ale teraz oczywiście nie jesteśmy tutaj po to, żeby tylko sobie coś uświadomić, ale także uświadomić sobie, co z tym zrobić możemy. Chcę wam pokazać łącznie 5 bardzo ciekawych metod. Pierwszą z nich teraz chcę wam pokazać właśnie przed przerwą. Posługując się pewną metaforą, oczywiście jest w nas znacznie więcej części niż tylko umysł i serce, ale tym dwóm częściom przyporządkowałem kilka takich składowych, kilka takich zachowań, kilka takich wartości, które najprawdopodobniej z większością z was będą mocniej rezonować. Zobaczycie, że bardziej jesteście po jednej ze stron. Wcale nie znaczy, że jeżeli jesteś mężczyzną, to będziesz właśnie bardziej po stronie umysłu. A jeżeli, może być też właśnie tak, że mimo tego, że jesteś facetem, możesz być bardziej, nazwijmy to emocjonalnym, możesz się właśnie bardziej kierować, nazwijmy to metaforycznie, sercem. Okay? Więc jak idzie o kwestię cech umysłu, to jest takie racjonalne myślenie. Oczywiście, żeby też było jasne, ani w tym nie ma nic złego. Problem polega na tym, kiedy idziemy w ekstremum albo umysłu, albo serca. To nie jest tak, że serce nam zawsze dobrze podpowiada, to nie jest tak, że umysł nam zawsze dobrze podpowiada. Popatrzcie na to z tej strony. Mamy umysł, który jest odpowiedzialny za cechy umysłowe, tak to nazwijmy, racjonalne myślenie, analizowanie itd., itd. Natomiast energia serca, czyli bardziej intuicyjne myślenie. Ktoś nie musi wszystkiego analizować, rozkminiać z dłuższy przez co, gdzie, jak, kiedy, z kim, po co, dlaczego, w ogóle, jak to może wpłynąć, tylko on po prostu czuje. Okej, ja czuję, że to jest dobre, ja czuję tę osobę, po prostu ja to czuję i tyle. Nawet tego typu sformułowania się tam częściej powtarzają niż ja myślę, że. Kolejna z cech umysłu jest nastawienie generalnie na rezultat, czyli takie silne przyzwyczajenie do rezultatu, ten parcie na cel, że ja muszę zrobić kolejny krok, ja muszę to osiągnąć, musi być zrobione po mojemu. Bardzo często to widać u mężczyzn, kiedy mają dotrzeć gdzieś do jakiegoś miejsca docelowego, że widzą punkt B, wiedzą, że tam mają dotrzeć i szlak ich trafia, jak tam dotrzeć nie mogą. Wiem, bo ja generalnie bardzo mocno tak miałem, znaczy nie mam tak nadal dzisiaj, a kiedy jest jakiś cel, jestem na niego mocno nastawiony, jak się za mocno wkręcę, to naprawdę przestaję słuchać swojego serca, a zauważyłem, że to mi za bardzo nie służy. Natomiast druga strona właśnie serca to jest bardziej ciszenie się chwilą, nastawienie na rezultat, po lewej stronie energia umysłu tutaj, czyli bardziej patrzenie w przyszłość, od razu to trzeba zrobić, jak to trzeba zrobić i tak dalej, takie strategiczne bardziej myślenie. Natomiast serce to jest bardziej docenianie tego, co się dzieje w tej chwili, cieszenie się, że okej, to co jest teraz jest takie, jakie jest i to jest fajne, że takie jest. Energia umysłu, planowanie właśnie, analizowanie, nastawienie na przyszłość, natomiast energia serca, elastyczność, czyli niezależnie od tego, co się dzieje, jestem w stanie się dostosować, bo jestem w stanie sobie tak ogarnąć swoje emocje, że mniej lub bardziej jestem w stanie coś z tym zrobić. Umysł, to wspomniałem wcześniej, właśnie kwestia zdobywania i osiągania i bardzo często osoba, która bardziej posługuje się takimi cechami, uważa, że jest wartościowa wtedy, gdy osiągnie, jest wartościowa wtedy, gdy zdobędzie, gdy ma tytuły, gdy ma jakieś tam liczby ze sobą i tak dalej, albo ma, nie wiem, samochody, ma kilka firm w ogóle, natomiast energia serca tutaj nie chodzi tak bardzo o docenianie, nie chodzi tak bardzo o zdobywanie, tylko właśnie bardziej o emocjonalne docenienie. Doceniam swój trud, doceniam to, że włożyłem w to tyle i tyle wysiłku, doceniam to, że w ogóle coś robię. Bardzo często umysł też mówienie o faktach, co akurat wiele kobiet może wam powiedzieć, że jeżeli jesteś taką osobą, która ma w sobie bardzo silne cechy, nazwijmy to umysłu, tej części metaforycznej, którą nazywamy tutaj umysł, to może dużo kobiet może ci powiedzieć, że strasznie ją zanudzasz, bo mówisz ciągle tylko wyłącznie o faktach, w ogóle męczysz, bo ciągle coś pytasz i tak dalej. Natomiast energia serca jest bardziej skoncentrowana na odczuciach i nawet mówieniu na temat odczuć. I teraz zobaczcie, to nie jest złe, że masz którekolwiek z tych cech, wręcz przeciwnie, to jest świetnie, że je masz. Tylko popatrzcie, co się dzieje, jeżeli pójdziemy w ekstremum samego umysłu, mamy racjonalne myślenie, nastawienie na rezultat i tak dalej, to wtedy jesteśmy takim robocikiem, który po prostu non-stop zapierdziela i potrzebuje jeszcze do wszystkiego instrukcji, jak to zrobić, kiedy to zrobić i tak dalej. To samo w drugą stronę, jeżeli pójdziemy w energię serca i pójdziemy w takie ekstremum, to jesteśmy też odczuwający wszystko, ale w ogóle nie idziemy do przodu, nie zmieniamy jakoś naszego życia, nie cieszymy się pełnią życia, bo generalnie to jesteśmy na tyle elastyczni, że ktoś, kto tutaj pójdzie w ekstremum, może być nawet na tyle elastyczny, że jest w stanie cieszyć się z tego faktu, że jest w beznadziejnym miejscu, w beznadziejnym środowisku i absolutnie nic z tym nie robi. I to jest także bardzo częste, więc to nie jest nic złego, że mamy w sobie te cechy, wręcz przeciwnie, tylko fajnie jest umiejętnie to balansować. Bo jeżeli na przykład ktoś jest bardziej pośrodku tutaj i ma w sobie zarówno umiejętność racjonalnego myślenia, jak i intuicyjnego myślenia, to jest dopiero moneta z dwóch stron, dlatego że jest w stanie przeanalizować pewne rzeczy, popatrzeć na konkretne fakty, popatrzeć na liczby, ale też zwraca uwagę na swoje odczucia. Być może fakty mówią bardziej, żeby iść za tym, ale ja coś czuję intuicyjnie, że jak w to wejdę, to będzie nieodpowiednio dla mnie. I to jest cholernie duży zasób. To, co wam polecam zrobić już teraz, to przede wszystkim zacząć to balansować. By to zrobić, trzeba rozmysłowić kilka rzeczy, między innymi to, że tam, gdzie jest z jednej strony niedobór, tam z drugiej strony będzie nadmiar. I teraz, jeżeli popatrzycie w swoją przeszłość, jeżeli w zależności od tego, po którym ekstremum zazwyczaj ewentualnie byłeś, jeżeli byłeś po stronie umysłu, to najprawdopodobniej szukałeś osób, które miały w sobie więcej tej energii serca. I to samo z drugiej strony, jeżeli jesteś gościem, który ma w sobie więcej energii metaforycznej, tutaj osobowości części serca, to bardziej szukałeś kobiet analitycznych i tak dalej, które są właśnie bardziej decyzyjne, bardziej konkretne i tak dalej. Więc zwróć uwagę, czego było u ciebie więcej, bo jeżeli z której strony jest u ciebie niedobór, to będziesz szukał z drugiej strony gdzieś, gdzie jest nadmiar. I między innymi dlatego dzisiaj, kiedy ludzie wchodzą ze sobą w związki, kiedy wchodzą ze sobą w relacje, kiedy facet jest, nazwijmy to metaforycznie, niemęski, czy jest niedecyzyjny, potrafi prowadzić, nie ma sobie tych wszystkich cech, o których wam mówię w wielu różnych materiałach, to on ma koło siebie kobietę, która jest bardzo decyzyjna, bardzo silna i tak dalej, ale przez to, że ona wytworzyła w sobie te nawyki, ona nie daje mu często przestrzeni do tego, żeby on wzrastał i to ogarniał w sobie. Więc która z tych dwóch części jest u ciebie słabiej rozwinięta? W jaki sposób od dziś możesz o nią bardziej zadbać? Co ty dokładnie w twoim życiu możesz zrobić, ponieważ każdy z was jest indywidualną jednostką i każdy z was może to zrobić na swój sposób. Co możesz zrobić o to, żeby bardziej zadbać o tą drugą stronę? Po to, żeby w tobie był większy balans. Więc trzeba wypisać konkretne sposoby, jakie ty możesz zrobić, tak? Chodzi tutaj o chwilę kreatywności, żebyś się sam zastanowił nad tym, co ty możesz właściwie zrobić w swoim życiu, żeby wprowadzić właśnie więcej balansu, bo jeżeli to zrobisz, to nie dość, że będziesz miał więcej balansu, także i wewnętrznej harmonii. Bo ja się absolutnie nie zgadzam z tym, że my jesteśmy jedną stroną, znaczy jesteśmy jedną połówką jabłka i szukamy drugiej połówki jabłka. Nie, każdy z nas jest całością, tylko po prostu często przez to, że mamy sobie jakiś niedobór i go nie ogarniamy, to przez to między innymi się bardzo często uzależniamy od drugiej strony. Dajcie proszę znać, czy to, co mówię do tej pory, jest dla Was zrozumiałe. Macie na chwilę włączony czat? Ja sobie sięgnę do wody. Dobra, świetnie. Jak coś, to polecam szybko pisać. Zdecydowanie polecam szybko pisać. Muszę mówić o uczuciach na przykład. Okej, to jest zdecydowanie jedna z tych rzeczy. Jeżeli jesteście bardziej w energii umysłowej, to zdecydowanie tak. Samo mówienie o uczuciach nie jest często rzeczą łatwą, ale jest często rzeczą, można powiedzieć, wręcz niezbędną, dosłownie do tego, żeby właśnie to bardziej balansować. Natomiast nie każdy z Was tutaj troszeczkę ruszył epytynką. Każdy z Was jest kreatywny, nie każdy z Was zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast jeżeli ruszycie trochę swoją głową, to zobaczycie, że każdy z Was jest w stanie stworzyć całą masę różnego rodzaju pomysłów o to, jak zadbać o tą drugą stronę, jak zadbać o tą drugą część, tutaj tak nazwijmy, a to jest oczywiście tylko będzie metafora. Po co warto jest to zrobić? Po to, że według mnie, to jest mój subiektywny punkt widzenia, prawdziwe spełnienie czujesz wtedy, gdy umysł i serce idą w parze, a nie ciągle walczą ze sobą. Przez to, że my często jesteśmy nauczeni tego, że mamy na wszystko właśnie patrzeć umysłem, i czyste fakty, nie Paweł, to jest niezrozumiałe, bo to nie ma instrukcji, krok po kroku, co, gdzie, jak robić i tak dalej. Wtedy tak naprawdę można by powiedzieć, że non-stop walczy w nas zarówno umysł, jak i serce. Natomiast kiedy umysł i serce zaczynają ze sobą w parze, czyli dogadują się ze sobą, czyli ten przykład, o którym opowiedziałem wcześniej, patrzysz na różne rzeczy, chociażby bardzo analitycznie, ale także intuicyjnie, to zaczynasz czuć pewnego rodzaju spełnienie w życiu i zaczynasz cieszyć się tym życiem. Wiem, co mówię, bo sam tego doświadczam od pewnego czasu i dla mnie osobiście jest to fenomenalne odczucie, ponieważ daje o wiele większy wgląd zarówno w nas samych, jak i w innych ludzi. Więc zarówno warto jest oczywiście dbać o kwestię umysłu. Pamiętajcie, to nie jest nic złego, że to jest i o to także trzeba dbać, to także trzeba pielęgnować. Każdą z tych cech, o których Wam tam powiedziałem, oczywiście to nie są wszystkie cechy, które można by było tutaj przyporządkować, ale nie dbajcie tylko i wyłącznie o to, co teraz Wasze jest troszeczkę słabsze. Dbajcie zarówno o jedną, jak i drugą stronę, o to, żebyście czuli się większą pełnią. Słuchajcie, tak jak Wam wspomniałem wcześniej, mamy godzinę 21, a ja Wam chcę jeszcze przed przerwą powiedzieć o czymś, co właśnie teraz ma swoją nową premierę. Zostańcie też do końca, dlatego że po przerwie będzie jeszcze kilka mocniejszych i właściwie jeden z bardziej mocniejszych sposobów, które mogę Wam dać, jak idzie o samodzielne wyleczenie emocjonalnych ran. Dlatego polecam zostać, niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany tym, co mam teraz do powiedzenia, a jeżeli jesteś mężczyzną, to myślę, że to, co Ci powiem teraz, może mieć dla Ciebie dość duży wpływ. Słuchajcie, rok temu, dokładnie 14 lutego 2016 roku wypuściliśmy produkt, który nazywa się The Wolf, który dla mnie osobiście jest pewnego rodzaju dziełem mojego życia. Niektórzy z Was, właściwie wielu z Was, którzy tutaj są, często do mnie mówią i piszą, że Paweł, powinieneś napisać książkę. Książkę może napisać każdy, dosłownie, książkę może napisać każdy, ale dla mnie osobiście forma czytania to jest jedna z opcji, natomiast forma wideo jest czymś, co jest o wiele bardziej praktyczne, dlatego że jest w stanie... Przez wideo jesteśmy w stanie troszeczkę wpłynąć bardziej emocjonalnie na drugą stronę i przede wszystkim mamy lepszy odbiór tego, co ta osoba chciała powiedzieć. Przede wszystkim, jeżeli mamy do czynienia z taką osobą jak ja, który jest raczej człowiekiem dosyć dynamicznym i mi forma wideo o wiele bardziej pasuje niż forma tekstu. Więc wyprodukowałem produkt, który nazywał się The Wolf. Dla mnie osobiście kiedyś, jak stworzyłem pewną definicję, czym jest właściwie wilk. I wilk to jest generalnie, można by powiedzieć, że kwintesencja wiedzy odnośnie relacji, którą zbierałem latami, rozłożona na czynniki pierwsze, tak żeby zrozumieć absolutnie każdej, żeby była gotowa do natychmiastowego wprowadzenia w życie, właśnie w kontekście relacji damsko-męskich. Natomiast powiem Wam, że po roku, gdy mam za sobą całą masę ludzi, którzy przerobili cały ten produkt i ciągle go przerabiają, to stwierdziłem, że ta definicja nie jest pełna, ponieważ ten produkt nie jest tylko do relacji damsko-męskich, to jest produkt o wiele mocniejszy i głębszy. Gdy zdałem sobie z tego sprawę, stwierdziłem, że ja go jeszcze bardziej rozwinę. W momencie, kiedy wystartował, czyli właśnie ponad rok temu, już 1,5 roku temu, miał 17 godzin. Natomiast stwierdziłem, że mimo tego, że tam była cała masa materiałów, to rozwinąłem go do granic naprawdę możliwości. W tej chwili, słuchajcie, ten produkt ma 57 nagrań sobie i w największym pakiecie masz 45 godzin nagrań. Ludzie, którzy go posiadają, a jest już ponad 500 osób, I do tej pory większość z tych osób, z którymi ja mam kontakt, a jest naprawdę bardzo duża część tych osób, jak mam informacje, co oni wprowadzili do swojego życia, to to, że poprawili jakość relacji z kobietami jest często efektem ubocznym. I to już mówię wprost. Oni nie tylko poprawili relacje z kobietami, poprawili relacje w swoich rodzinach, poprawili często relacje ze swoimi dziećmi, poprawili przede wszystkim relacje z samym sobą, lepiej się czują w swojej własnej skórze, lepiej sobie radzą z emocjami, są przede wszystkim bardziej szczęśliwymi osobami. I oczywiście to nie jest tak, że ten produkt magicznie zmieni twoje życie, to są ludzie, którzy tą wiedzę wprowadzają. Największe korzyści, jakie płyną z posiadania takiego produktu, jakim jest The Wolf, przede wszystkim to, że w jednym miejscu masz wszystkie te informacje. Powiem wam, że można naprawdę godzinami przerabiać wszystkie te możliwe książki, których ja przerobiłem już kilkaset właściwie i całą masę wiedzy. Można to przerabiać, natomiast forma wideo jest często taka, i tutaj specjalnie nagrywałem ten produkt w ten sposób, żeby czasami, delikatnie powiedziawszy, kopnąć cię w tyłek, żebyś wreszcie ruszył tyłek i zaczął działać, a nie tylko poczytał coś i zdał sobie sprawę, o, jak to ładnie jest napisane. Masz więc wszystko w jednym miejscu. Kwintesencja tego wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć jako mężczyzna. Nie wiem, czy wiecie, ale te produkty w naszym kraju zazwyczaj niestety, właściwie wszystkie, które widziałem, mają dostęp roczny. Nie do końca rozumiem w ogóle ideę tego, natomiast jeżeli kupujesz wilka, masz dożywotni dostęp, możesz do tego wracać kiedy chcesz i powtarzać ten materiał wielokrotnie. Non-stop dostaję informacje od osób, które posiadają wilka, że za każdym razem, kiedy wracają do tego materiału, to jest tak jak z dobrą książką, że widzą w nim jeszcze więcej, bo uświadomili sobie całą masę rzeczy. Oprócz tego masz dostęp do zamkniętej grupy, która według mnie jest najbardziej aktywną grupą, w której ja w tym momencie jestem. To jest grupa kilkuset osób, która naprawdę prężnie działa i która z wielką chęcią odpowiada na pytania, które są mi zadawane. Oprócz tego masz, jeżeli byłbyś zainteresowany taką opcją, masz gwarancję satysfakcji. To jest coś, co jest w ogóle absolutnym przegięciem, bo jest to na tyle pewne przekazywanej wiedzy, że jeżeli jesteś zainteresowany takim produktem, dostajesz ode mnie 30-dniową gwarancję satysfakcji. To znaczy, że jeżeli po 28 dniach powiesz, nie, Paweł, ten problem jest do dupy, generalnie to, co mówiłeś, wcale w nim nie ma, albo mi się po prostu nie podoba, dajesz nam znać do 30 dni od momentu zakupu, oddajemy Ci 100% gotówki. Mówię o tym z taką absolutną swobodą i z taką absolutną pewnością, dlatego że ponad 500 osób masz ten produkt, a w tej chwili, z tego co dobrze pamiętam, zwrotów były aż 3, z czego 2 osoby, no niestety, ale też mogę wam powiedzieć, z czego 2 osoby akurat to były osoby, które chciały ten produkt po prostu ukraść i później sprzedawać go gdzieś na chomiku. No ale no cóż, no, różni są ludzie, nim nie oceniać. Więc jestem na tyle pewny przekazywanej wiedzy, że gwarancja satysfakcji jest bez dwóch zdań tutaj kluczową opcją. Pokażę wam też kilka kwestii, które teraz wylądowały w Wilku i kilka opinii ludzi, którzy posiadają ten produkt. Między innymi, co bardzo ciekawe, mamy także kobiety, które posiadają ten produkt. Kobiety również kupiły ten produkt dla siebie, nie dla jakiegoś faceta, tylko dla siebie. Możecie przeczytać chociażby informację od Gosi, która napisała, że mocniej stanęła na nogi, ma większy wewnętrzny spokój, nie angażuje się emocjonalnie tam, gdzie nie trzeba. Sami myślę, że wiecie, co to może oznaczać, jak bardzo jest to przydatne w życiu. Między innymi też Łukasz na przykład napisał, że stał się bardziej pewny siebie, nie boi się kobiet, nie spuszcza wzroku, jak idzie o piękne kobiety, czuje czysty fan z poznawania nowych ludzi, a nie ciągły strach i tak dalej, jak wielu z nas na samym początku. Nauczył się być szczery i dla niego akurat chociażby wilk jest pewnego rodzaju nowym etapem w życiu. Michał napisał jedną rzecz, która dla mnie osobiście jest bardzo ważna i była ważna od samego początku, gdy tworzyłem ten kurs, że nie stał się drugim Pawłem Rawskim. Jest dużo różnego rodzaju kursów w internecie, natomiast to niestety metody, które są tam pokazywane lub uczone, pokazują, że masz być taki jak ktoś. Ja jestem nauczycielem i dla mnie najważniejsze jest to, żebyś ty był taki jak ty jesteś już teraz, tylko po prostu zrozumiał pewne rzeczy i zaczął z nich lepiej korzystać, a na pewno nie chcę, żebyś stawał się moją kopią. Na szczęście udało się ten produkt zrobić tak, że naprawdę tak jest. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, ten produkt miał 17 godzin, w tym momencie ma 45. Dodałem więc do niego tak bardzo potężne materiały, które w mojej subiektywnej ocenie, zresztą w ocenie ludzi, którzy już zaczęli te materiały przerabiać, takich informacji nie ma w żadnym innym produkcie. Wiem, bo sam ciągle patrzę. Między innymi chociażby nowy materiał, to jest akurat bonusowy materiał, 7 emocjonalnych blokad. Rozkładam na czynniki pierwsze takie emocje jak wstyd, poczucie winy, żal, lęk, pożądanie, gniew i dumę. Rozkładam te emocje na czynniki pierwsze po to, żeby każdy z Was wiedział doskonale, co to jest, jak to działa i jak z tym można pracować. Jest to nagranie pochodzące z ostatniego Deliverance Night, które miało miejsce w Warszawie. Naprawdę bardzo konkretny materiał. Natomiast nagrania, z których jestem najbardziej zadowolony i uważam chociażby to nagranie, Wzorzec Męskości, który ma w sobie ponad 200 pytań. W jednym nagraniu specjalnie zadaję ponad 200 pytań po to, żeby każdy z Was mógł sobie przeanalizować swoje wzorce z przeszłości, to, co się dzieje teraz w twoim życiu i to, co chcesz, żeby się działo w twoim życiu. Jeżeli masz te pytania przed sobą, które są zarówno napisane na flipcharcie, które ja zadaję, a naprawdę jest ich ponad 200, wszystkie nie są napisane, bo ja w momencie, kiedy wchodzę w stany flow, to po prostu tutaj całą masę rzeczy zadaję. I ludzie, którzy zaczęli przerabiać ten materiał, a zaczęli go przerabiać wczoraj, bo wczoraj miał już swoją premierę, piszą mi, że zdają sobie sprawę z takich tematów na swój temat i mają w siebie tak duży wgląd przez bardzo konkretnie zadane pytania, jak nigdy do tej pory. Plusem tego materiału jest to, że możesz do niego wracać i jeżeli go przerobisz w tym momencie, to za 2 lata gwarantuję Ci, że odpowiedzi, które sobie będziesz dawał na te pytania, również będą dla Ciebie ważne. Stworzyłem ten materiał naprawdę, to był jeden z materiałów, do którego chyba się najdłużej przygotowywałem ostatnimi czasy i osobiście go uważam za taki materiał, który mógł być oddzielnym produktem, dosłownie. Kolejną rzeczą chociażby jest to, że dorzuciłem do Wilka dodatkowe nagrania z mojego własnego konceptu, z mojej własnej metodologii, którą nazywam dynamiką relacji w kontekście właśnie naturalnej pewności siebie i wprowadzania bardzo głębokiej zmiany do swojego życia. Prowadziłem bardzo taki ciekawy i konkretny proces, który metodą krok po kroku może stosować nie tylko w temacie naturalnej pewności siebie, ale generalnie w wielu różnych obszarach, żeby to było Twoje, żebyś nie robił czegoś tak jak ja mówię, że jest do zrobienia, tylko żeby to było jak najbardziej pod Ciebie. To jest także bardzo konkretna metodologia, która jest rozłożona na czynniki pierwsze i która dla mnie osobiście kiedyś była na tyle przydatna i na tyle pomocna, że prowadziła wielką rewolucję do mojego życia, jak idzie zarówno relacje, jak i wprowadzenie zmian do całego mojego życia. Kolejnym z dodatkowych materiałów jest 9 zasad. To jest bardzo zaawansowany materiał. To jest materiał, który traktuje właśnie o pewnym kolejnym z moich konceptów, który nazywa się 9 zasad, 9 udanych zasad interakcji z kobietami. I to jest pewnego rodzaju również można by powiedzieć, że dodatkowy produkt w produkcie, dlatego że jeżeli przerobić materiały z Wilka, co czasami zajmuje od pół roku do roku, a jak idzie o wprowadzenie takie praktyczne tego do życia, jeżeli to przerobisz i później przerobisz ten materiał, to będziesz miał jeszcze więcej dodatkowych opcji na bazie własnych doświadczeń. Jest tutaj naprawdę ponad 30 właściwie takich strategii, które zajmują często bardzo mało czasu w ciągu dnia, ale wprowadzenie ich jako taką codzienną rutynę sprawia naprawdę tonę frajdy i po prostu przyjemniej się żyje, nie tylko w temacie relacji, ale generalnie w życiu. Kolejnym materiałem, który jest w ogóle absolutnym przygięciem, jest koncept, który nazywałem 8 sferami męskości. I to jest totalne przygięcie, dlatego że to są same materiały z 8 sfer trwają 8 godzin i 40 minut. To jest już po prostu produkt w produkcie. Jeżeli więc przerobisz wiedzę z Wilka i będziesz zainteresowany jeszcze większą ilością konkretów, masz dodatkowych prawie 9 godzin oraz praktycznie 20-stronicowy skrypt, z tego co pamiętam, z ćwiczeniami, które tam są. I teraz słuchajcie, nie chcę tutaj wyliczać i policzać tego wszystkiego, natomiast jeżeli mielibyśmy policzyć, ile potrzebujesz wydać pieniędzy chociażby na książki czy szkolenia, żeby się tego wszystkiego nauczyć, wydałbyś naprawdę dosłownie czasami kilkanaście tysięcy, jak idzie o szkolenia, jak idzie o same książki, na pewno kilka tysięcy złotych. To wszystko masz jednak w jednej wielkiej, konkretnej pigułce informacji, które przedstawiam, a także na pewno Cię ruszę. Są 3 pakiety cenowe, za chwilę Wam pokażę stronę internetową, bo niektórzy z Was na niej jeszcze nie byli. Możecie wybrać sobie swój pakiet i cieszyć się taką ilością informacji, którą jeżeli wprowadzicie do swojego życia, to Wasze życie może naprawdę wyglądać zupełnie inaczej niż do tej pory. Oczywiście możecie zainwestować na przykład w pakiet normal, jeżeli będziecie chcieli zrobić później upgrade do pro, płacicie tylko różnicę i tak dalej, nie musicie od razu brać najdroższych opcji. Więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, to teraz przed przerwą słuchajcie, serdecznie zapraszam Was na tę stronę, ponieważ ja bym chciał kiedyś mieć dostęp do tego typu materiałów, natomiast na tę chwilę nie widziałem czegoś takiego inaczej. Czegoś takiego nie ma na polskim rynku i tego jestem absolutnie pewny. Jest to jedyny produkt, który widzę w temacie relacji, w temacie w ogóle świadomości, uważności, poszerzania samoświadomości, który rozwija się wraz z jego twórcą. Nie widziałem, żeby ktokolwiek rozwijał produkt jeszcze do granic możliwości, który już został dany. Dlatego to, co tam jest naprawdę totalnie, ale to totalnie skuteczne i mówię to nie tylko na bazie swojego własnego doświadczenia, ale przede wszystkim na bazie ludzi, którzy wprowadzili to do swojego życia. Jest to ponad 500 osób. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, polecam teraz wejść na tą stronę. Po przerwie, po kilku minutach przerwy pokażę Wam 4 konkretne metody do samodzielnej pracy. Uwaga, żeby też było jasne. Te metody mogą Wam się wydać troszeczkę odjechane, na pewno dla niektórych z Was, natomiast przede wszystkim, jeżeli jesteście osobami, które chcą wprowadzić coś konkretnego do swojego życia, zdecydowanie polecam Wam zostać, bo te metody są bardzo, ale to bardzo szalenie skuteczne. Więc bardzo ważna rzecz. Teraz się dopiero zaczyna zabawa. Słuchajcie, teraz kwintesencja całego tego szkolenia, które robię celowo po przerwie, bo teraz zostały te osoby, które naprawdę myślę, że coś z tej wiedzy wprowadzą. Na szczęście zostało 320 parę osób, także bardzo fajnie, dziękuję, że jesteście dalej. Słuchajcie, co z tym zrobić, jak idzie o dalsze ogarnianie siebie. I teraz bardzo konkretne metody, właściwie metodami, bardzo konkretne metody, sposobami krok po kroku. Pierwsza z nich, kolejna z nich właściwie, druga, ściągnięcie masek. Jeżeli, a już Jung bardzo często o tym mówił, że dopóki czegoś sobie nie uświadomimy, nie da się tego zmienić. Ja się z tym absolutnie zgadzam, bo jeżeli chcemy poczuć się bardziej swobodni i autentyczni, to często musimy zauważyć, w których momentach naszego życia gramy kogoś sztucznego, a kiedy kogoś gramy, przede wszystkim kiedy do tego dojdziemy, kiedy przede wszystkim zobaczymy, że pewne emocje, które są w nas, nam to pokazują, bo te odczucia, te emocje właśnie po to są, tylko bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ponieważ nie mamy z nimi odpowiedniego kontaktu. Więc jak w takim razie konkretnie, nazwijmy to metaforycznie, ściągnąć maski? Jakiego siebie pokazujesz przy kobiecie? Jakbyś miał sobie odpowiedzieć na to pytanie, najlepiej tutaj polecam z kartką i długopisem. Naprawdę, jeżeli masz koło siebie bardzo atrakcyjną, konkretną, fajną kobietę, która na maksa ci się podoba, najprawdopodobniej bardzo często idealizujesz, bo nie wiesz, jak ona jest, wiesz, co ona lubi i tak dalej, ale jakiego siebie pokazujesz przy tej kobiecie? Jak byś siebie wtedy nazwał? Dosłownie, warto jest tutaj siebie nazwać. Pierwsza ta myśl, która ci przyjdzie do głowy, jak idzie o nazewnictwo, jak bym siebie nazwał? Co wtedy sobą reprezentuję? Jakie zachowania wtedy mam? Co czuję? Gdzie to czuję? I co myślę? Chociażby odpowiedzieć sobie na to pytania w tej kolejności. Jakiego siebie pokazuję przy tej kobiecie? I teraz to pytanie, z którym chwilę trzeba samodzielnie posiedzieć. Czy jest coś, czego boisz się pokazać? Jeżeli tak, co to jest? Większość z nas boi się czegoś pokazać i nie ma się co dziwić. Jeżeli widzisz przy sobie, nie wiem, jeżeli widzisz atrakcyjną kobietę, to boisz się pokazać prawdopodobnie tego, że w tej chwili może poczułeś pewien brak pewności, że w tej chwili być może poczułeś nawet strach, że w tej chwili poczułeś coś innego, ale czy jest coś, czego boisz się pokazać? Co to dokładnie jest? To również trzeba zobaczyć, co to jest, nazwać, żeby być tego świadomym. Następne pytanie, gdy zdajesz sobie sprawę, że jest coś, czego pokazać nie chcesz, dlaczego się tego boisz? Co się może stać, gdy to pokażesz? I zobacz, jakie przekonania za tym będą szły. Tylko lub to w tej kolejności, w której mówię tutaj teraz, a właściwie zrobić sobie samodzielny pewien, bardzo konkretny proces. Nie musisz iść do żadnego speca, możesz samodzielnie ze sobą popracować. I poleciałem do następnego, poczekajcie sekundkę. Ok? Następne pytanie. Dlaczego się boisz i jaki czujesz, że jesteś w środku? Cholernie ważna rzecz. Jeżeli się czegoś boisz, jeżeli jest pewien zgrzyt, że pokazujesz coś na zewnątrz, ale nie pokazujesz tego, co czujesz w środku, to jaki czujesz, że jesteś w środku? Innymi słowy, jaką swoją osobowość w tym momencie blokujesz? Jakiego siebie blokujesz? Bo to, co pokazujesz, nazwijmy to metaforycznie maską oraz ten ty, który jest, powiedzmy to, zamknięty w środku, to jest nic innego jak tworzenie sobie pewnego konfliktu wewnętrznego. Im częściej jesteśmy w takiej sytuacji i pozwalamy, żeby ten konflikt w nas był, tym silniejszy ten konflikt będzie. Im bardziej go sobie uświadomimy i zadamy sobie odpowiednie pytania i nie będziemy uciekać przed emocjami, które się tam pojawiają, okazuje się, że konflikt można samodzielnie wiele szybciej i prościej rozwiązać. Jakie konsekwencje ci to przyniesie w ciągu 5 lat? To pytanie jest po to, żebyś zdał sobie sprawę, co będzie się działo w twoim życiu, jeżeli nadal będziesz inwestował w tą maskę. Jeżeli nadal będziesz inwestował w takie sztuczne granie kogoś, kim nie jesteś i kim nawet nie chcesz być. Następne pytanie natomiast, co zamierzasz z tym zrobić od dzisiaj? Tylko też te pytania są tutaj nie po to, żeby ładnie wyglądały, jakie sobie zaraz napiszesz na kartce, ale po to, że jeżeli skończymy dzisiejsze szkolenie, żebyś siadł sobie przez chwilę, posiedział z tym, zanotował te pytania i przede wszystkim poszukał odpowiedzi, jakie są w tobie. Bo zobaczysz, że zrobienie tego procesu, jeżeli będziesz miał to kilka chwil dłużej niż to, co robimy teraz, najprawdopodobniej również wywoła w tobie pewne emocje. Idziemy jednak dalej, słuchajcie. Cholernie ważna rzecz. Kolejna metoda. Identyfikacja. Nasz umysł, w ogóle my jesteśmy jako ludzie skonstruowani w ten sposób, że jeżeli pokazuje się jakakolwiek myśl, jakiekolwiek przekonanie, to przez wiele automatyzmów, które mamy w sobie, my za tym od razu podążamy. Nie przyglądamy się tej myśli, nie przyglądamy się temu, co się pojawia, nie przyglądamy się tym przekonaniom, którymi się w ogóle posługujemy w ciągu dnia, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie za tym podążamy. Innymi słowy, identyfikujemy się z tym. Tutaj chodzi o to, żeby popatrzeć na to, z jakimi przekonaniami, z jakimi myślami na nasz własny temat się identyfikujemy i ewentualnie te, które nas ograniczają, przestać się z nimi identyfikować, innymi słowy, odkleić się od nich, a te, które są dla nas przydatne i pomocne, jak najbardziej jeszcze mocniej wspierać. Więc wypisz na kartkach, bo to nie będzie jedna kartka, słuchajcie, wiem, że to teraz dla niektórych będzie takie, o Boże, znowu mam coś pisać, no ale generalnie jak idzie o robienie roboty nad sobą, to wymaga to wiele więcej niż napisanie czegoś na kartce. Więc wypisz na kartce, co dokładnie uważasz na swój temat i bądź tutaj absolutnie dobitnie szczery. Co ty uważasz na swój temat? Te kartki są tylko i wyłącznie na ciebie, nikt na to nie będzie patrzył. To jest naprawdę bardzo konkretna technika, dlatego zdecydowanie polecam wam to też zrobić. Kiedy wypiszesz te wszystkie myśli, które masz na swój temat, wypisz te przekonania, które są dla ciebie najsilniejsze, w które najbardziej wierzysz. Kiedy będziesz miał tych przekonań, tych myśli na swój temat, całą masę, najprawdopodobniej na kilku kartach, zobaczysz, że pewne z tych myśli będą wywoływać w tobie pewne emocje. Niektóre z nich będą dla ciebie o wiele ważniejsze niż inne. Podkreśl je, zaznacz je sobie jakoś. Następnie zobacz, które z nich są dla ciebie największe ograniczenie, które z nich generalnie w całym twoim życiu cię najczęściej blokują, jakie dokładnie sposoby myślenia. Następnie popatrz na to, czy te przekonania, które cię ograniczają, są oparte na faktach, czy to jedynie pewna halucynacja i iluzja, w którą nieświadomie uwierzyłeś. Bardzo często, nie mówię, że zawsze, natomiast ale to mega często, większość przekonań tych negatywnych, które mam na swój temat, to jedne wielkie iluzje bazujące na jakichś wczesnych latach naszego dzieciństwa albo na jakichś halunach, które gdzieś kiedyś nieświadomie skądś wzięliśmy do swojej głowy i z których często nawet nie zdajemy sobie sprawy. Zobacz przede wszystkim, czy te przekonania są oparte na faktach. Następnie przestań się z nimi identyfikować. Możesz stworzyć sobie takie warunki, by w ich miejsce weszły inne przekonania, które cię wspierają i które opierają się na konkretnych doświadczeniach. Jeżeli masz na tej kartce również przekonania, które są dla ciebie fajne, przydatne, wartościowe, również zapisz, na jakich faktach to opierasz. Swoją drogą, to jest jedna z bardziej istotnych kwestii, która niestety jest bardzo rzadko powtarzana w jakiejkolwiek książce, w jakimkolwiek materiale, który kiedykolwiek czytałem. Jeżeli macie jakiekolwiek przekonania, jakiekolwiek myśli związane z swój temat, w momencie, gdy będziecie je opierać na faktach, a nie na jakimkolwiek widzibisie, to wtedy poczucie własnej wartości jest u was o wiele stabilniej stworzone. Wtedy czujesz się naturalnie pewniejszy siebie, bo nie bazujesz na jakichś dziwnych iluzjach, które gdzieś tam sobie są w twojej głowie, tylko bazujesz na faktach. Jedną z rzeczy, która może wam bardzo mocno w tym pomóc również, nie ma tego na prezentacji, ale od razu wam powiem, żebyście właśnie tworzyli przekonania bazujące na faktach, to jest chociażby każdego jednego wieczoru zapisywać minimum, i to będzie dla niektórych z was bardzo trudne, minimum 5 rzeczy, z których dzisiaj jesteś zadowolony, które zrobiłeś. I niech to zawsze będzie minimum. Bardzo łatwo wam będzie napisać zazwyczaj 3, chociaż zależy oczywiście od tego, jak ty patrzysz na swoje życie, ale od 3 nagle jest często taki blind spot, taka biała kartka w głowie. Natomiast ważne jest, żebyś tutaj pisał 5, minimum 5 rzeczy, które dzisiaj zrobiłeś dobrze i z których jesteś zadowolony. Jeżeli takie ćwiczenie robiłbyś regularnie przez miesiąc, to później masz masę dowodów na to, co ty konkretnego zrobiłeś. I mniej więcej już po miesiącu sposób patrzenia na siebie samego zmienia się diametralnie. Niezależnie od tego, jakie masz poczucie własnej wartości. Oczywiście nie oznacza to, że w jeden miesiąc nagle poczucie własnej wartości, pstryknięcie palcem i nagle dzieje się magia, natomiast jest to szalenie przydatna technika, jeżeli oczywiście robi się ją regularnie. Polecam, żeby było śmiesznie, ale ciekawie też przebadane naukowo. Więc polecam zdecydowanie każdemu z was, ale oczywiście nie robić tego tylko przez miesiąc, tylko robić to znacznie, ale to znacznie dłużej, bo wtedy bazujecie na faktach, a nie jedynie na iluzjach. Jedną rzecz, którą mogę wam od razu też powiedzieć, swoją drogą, powiedzcie mi, czy to, co mówię teraz, jest dla was wartościowe. Dajcie przyznać na czacie. Tego typu metody. Jestem ciekawy. Okej. Ilu z was to wprowadzi? Kto z was to wprowadzi? Okej. Świetnie, dobra. Okej. Dobra, dzięki. Teraz trochę dzisiaj jeszcze widzę, się nagadam, ale okej. Jedną z rzeczy, którą ja zrobiłem w swoim życiu wiele lat temu, która dla mnie osobiście jest teraz pewnego rodzaju mocnym filarem mojego poczucia własnej wartości. Naprawdę, nie podpinam pod to poczucie własnej wartości, natomiast jest to coś, co pomogło mi to poczucie bardzo silnie zbudować. Oprócz tego, że robiłem oczywiście to ćwiczenie, o którym wam powiedziałem, z tym notesem, to stwierdziłem, że za każdym jednym razem, kiedy ktoś napisze mi jakąś wiadomość, taką płynącą prosto z serca, że komuś, nie wiem, moje materiały pomogły, albo ja komuś pomogłem, czy to na sesjach indywidualnych, czy to na jakimś szkoleniu, czy to przez jakikolwiek produkt itd., tak będę zapisywał tą wiadomość w jednym pliku. I powiem wam, że w tej chwili w tym pliku, jeszcze go nie wydrukowałem, zrobię to za jakiś czas, ale w tym pliku w tym momencie jest już ponad 60 stron i wiadomości jest naprawdę kilkaset. ja w momencie, kiedy kiedyś wcześniej miałem troszeczkę jakiś gorszy dzień, kiedy myślałem, że może to, czym się zajmuję teraz, to nie jest moja droga i tak dalej, za każdym razem, kiedy pojawiały się takie myśli, brałem sobie ten plik i zaczynałem go czytać. I nigdy się jeszcze nie stało tak, żebym przeczytał więcej niż 4-5 stron, żebym nie płakał ze wzruszenia. Dosłownie, za każdym razem, kiedy to czytam, bo tam są wiadomości, które są naprawdę bardzo, bardzo mocno z serca pisane. To są wiadomości, których nigdy nie pokazuję gdzieś tam na zewnątrz, to nie są żadne referencje, to nie o to chodzi. To są konkretne historie ludzi. I to tak wam mówię jako forma inspiracji. Nie znaczy, że wy musicie robić to w ten sposób, ale ja kiedyś poczułem akurat, że taka metoda dla mnie będzie bardzo przydatna i powiem wam, że była jedną z mądrzejszych rzeczy, którą zacząłem wprowadzać, jak idzie o takie regularne rzeczy. Także jeżeli mi kiedyś wysłałeś taką wiadomość, jest wysoce prawdopodobne, że ta wiadomość tam jest. Także serdecznie ci z całego serca dziękuję, bo ona naprawdę daje mi energii. I teraz coś, co zrobią nieliczni. I celowo dlatego mówię o tym już do końca tego warsztatu, chociaż powiem wam, że zostało bardzo dużo osób, bo ciągle 320, więc naprawdę sporo. Słuchajcie, uporaj się z przeszłością. To, co wam powiem teraz, jest naprawdę rzeczą, którą mnie mężczyzna naprawdę dobrze by było, żeby zrobił, żeby czuł się jak mężczyzna. Nie jest to rzeczą łatwą, od razu wam powiem panowie, bo emocje, które będą się pojawiać przy tym procesie, przy tych dwóch właściwie procesach, które jest złożony w jedną całość, będą was ograniczać. Wasze myśli, które będziecie mieli tutaj, także mogą was bardzo mocno ograniczać. Także tym bardziej zdecydowanie polecam to zrobić. Oczywiście nie mówię, że musisz to zrobić, traktuj to jak ty chcesz, to jest oczywiście twoje. Więc, żeby wyleczyć emocjonalne rany, spisz listę każdej osoby, którą kiedyś skrzywdziłeś. Jeżeli kiedykolwiek skrzywdziłeś jakąkolwiek kobietę, w jakikolwiek emocjonalny sposób. To nie znaczy, że rozstaliście się w nerwach. Być może po prostu w waszej relacji, w waszym związku pojawiło się dużo kłótni. Jeżeli kiedykolwiek kogokolwiek skrzywdziłeś, jeżeli twojemu przyjacielowi, kumplowi, koledze, czy nie wiem, pracodawcy, pracownikowi powiedziałeś coś, co jego skrzywdziło, niech on też wygląda na tej liście. Jeżeli kiedykolwiek skrzywdziłeś emocjonalnie swoich rodziców i powiedziałeś coś w ich kierunku, co ich bardzo mocno zabolało, niech oni również wyglądają na tej liście. Właściwie na pewno powiedziałeś coś takiego w ich kierunku, bo tak jest zazwyczaj. Sporządź listę absolutnie każdej jednej osoby, którą kiedyś skrzywdziłeś. Nie chodzi mi tutaj o jakąś wielką krzywdę, ale generalnie, jakąkolwiek. I to, co jest do zrobienia, to ją przeprosić. Każdą po kolei, na żywo. Nie tylko gdzieś tam w swojej głowie, nie tylko pisząc jakiś list, którego nie wyślesz, na żywo, po prostu. Patrząc w oczy, z otwartym sercem mówiąc, przepraszam, że spieprzyłem. Zrobiłem to, bo nie byłem tego świadomy. I powiedzieć szczerze, co wtedy czujesz. Nie lecieć tutaj z kartki jakieś tam cytaty odnośnie przeprosin, tylko powiedzieć, czujesz i szczerze przeprosić. Bo zasada, panowie, tutaj jest prosta. Jak spieprzyłeś, to napraw. Zasada jest szalenie prosta. Jak spieprzyłeś, to napraw. I tutaj, przy tego typu doświadczeniach, w mojej subiektywnej ocenie, wychodzi, kto jest mężczyzną i kto tym mężczyzną chce się stawać. Bo to jest jedna z tych rzeczy, która jest szalenie niewygodna. Ale dla mnie osobiście i z tego, co widziałem u ludzi, którzy to praktykują, jest jedną z najbardziej praktycznych metod na to, żeby uporać się ze swoją przeszłością, żeby wyleczyć te emocjonalne rany. Jak coś spieprzyłeś, to napraw. I tak, robisz to głównie dla siebie. Ale efektem ubocznym tego jest to, że druga osoba może inaczej patrzeć na innych ludzi, dzięki temu, że ty byłeś w stanie przyznać się do błędu, do czegoś, co po prostu skrzeniłeś, nazywajmy rzeczy po imieniu. A każdy z nas, wiele osób niestety skrzywdził. Nie każdy jednak ma w sobie odwagę, chęci i świadomość, żeby to zmienić, żeby po prostu przeprosić. Bo to przecież takie niemęskie powiedzieć przepraszam. Nie chodzi o to, żeby mówić to przepraszam z takiej pozycji o Boże, wybacz mi, jestem taki beznadziejny, tylko z pozycji energii męskiej, z tej energii, która okej, nie jest mi z tym łatwo, nie jest mi z tym dobrze, nie jest mi się łatwo do tego przyznać, natomiast przepraszam, że spieprzyłem. Patrząc komuś głęboko w oczy i naprawdę czując to, co będziesz mówił. To jest jedna strona. Ale teraz sporządź także listę osób, które kiedyś skrzywdziły ciebie. Bo jeżeli ty kiedyś kogoś krzywdziłeś, nawet delikatnie, to na pewno też ktoś kiedyś krzywdził ciebie. Być może to byli twoi rodzice w jakiejś formie. Być może to byli nauczyciele, być może to były twoje partnerki, być może to byli twoi koledzy, być może to byli twoi przyjaciele, być może to był twój pracodawca, być może to był twój pracownik. Ktokolwiek tam był, napisz go na tej liście. I to, co jest do zrobienia, to powiedzieć im, co dokładnie poczułeś i jak to na ciebie wpłynęło. Bez żadnego obwiniania. Po prostu poinformować, jak się poczułeś, gdy ktoś się zachował w taki, a inny sposób. Panowie, jeżeli zrobicie też tą drugą stronę tutaj, to co o czym mówię teraz, zdziwicie się, będziecie w szoku, jak usłyszycie, że jak wiele osób kompletnie nie zdawało sobie sprawy z tego, że ich zachowanie wpłynęło na ciebie w taki, a nie inny sposób i że ty poczułeś się w taki, a inny sposób. Tylko przez to, że nie byłeś w stanie powiedzieć o tym, co czujesz, nie byłeś w stanie przyznać się do tego, że czujesz się zraniony, oni tego nie wiedzieli. Być może przez to później nieświadomie ciągle ranili innych ludzi. Robiąc coś takiego, zrobisz większą robotę dla innych, niż ci się może wydawać. Ale oczywiście największą zrobisz dla siebie. To nie będzie wygodne. Od razu wam powiem. To bardzo często nie jest wygodne. Bo tutaj nie możesz obwiniać. Nie masz mieć pretensji do kogokolwiek. Ty masz mu pomóc w tym, że go o tym poinformujesz, żeby on nie popełnił tego błędu. Czy on to wykona, czy nie, to już jest jego sprawa. Tak samo, czy ty to zrobisz, czy tego nie zrobisz, to też jest twoja sprawa. I teraz słuchajcie, już najmocniejsza kwestia. Jeżeli im powiesz o tym, że poczułeś się kiedyś zraniony w jakikolwiek sposób, jeżeli jest możliwość, zobacz, czy w ogóle jest możliwość przede wszystkim, by tym ludziom pomóc. Jeżeli tak, w jaki sposób? Jedną z najlepszych form poradzenia sobie z jakąś emocjonalną blokadą, z jakimś emocjonalnym zranieniem z przeszłości jest w największej mierze to, żeby temu komuś, kto cię zranił, pomóc. Bo zobacz, jak musisz podejść do tej osoby, jak musisz ty być ogarnięty, jak idzie o twoje serce i jaką intencją się będziesz kierował. Natomiast to już nie robią naprawdę nieliczni. Bo oczywiście często jest tak, że druga strona nie będzie chciała tej pomocy. Nie pchaj się na siłę. Ale zobacz, jak ty się poczujesz, kiedy naprawdę tą pomoc będziesz chciał zaoferować. Zdziwisz się, bo część ludzi będzie chciała tej pomocy i część ludzi stwierdzi, że będzie w stanie im jakoś pomóc. To według mnie, słuchajcie, jest najbardziej kluczowa kwestia, jak idzie o leczenie emocjonalnych ran, którą wy możecie zrobić samodzielnie, bez żadnej pracy. Co wy na to? Jestem bardzo ciekawy. A jeszcze nie skończyłem, jest jeszcze jedna rzecz na dzisiaj. Dajcie proszę znać. Hardcore, ciężkie, mocne. Trudne do zrobienia, nie dam rady. Teraz wam powiem tak, słuchajcie, teraz powiem wam tak, dziękuję za szczerość. Powiem wam tak, ja kiedyś, gdy tworzyłem pewną relację z jedną kobietą i gdy zauważyłem, że kobieta bardzo mocno się we mnie wkręciła, czego ja nie byłem w stanie wtedy ogarniać. Zachowałem się wtedy jak klasyczny pizduś, totalny. Przestraszyłem się tego, że kobieta daje mi, tak się przede mną otwiera, jest tak emocjonalna i daje mi tego dużo, a ja nie byłem w stanie wtedy dać tego, co ona ode mnie oczekiwała. I zachowałem się jak ostatnia pipka po prostu. Nazywałem rzeczy bardzo delikatnie po imieniu i przestałem się do niej odzywać. Uciekłem, można było powiedzieć. I uciekłem bardzo mocno. Po pewnym czasie dopiero gdzieś tam mieliśmy jakiś kontakt tekstowy, mailowy i tak dalej, bo ona była z miasta. No i ja w pewnym momencie swojego życia stwierdziłem, że okej, jeżeli ja chcę pracować z ludźmi w temacie relacji, ja chcę kogokolwiek uczyć, ja chcę ludziom w tym temacie pomagać, no to ja muszę zrobić robotę w sobie, no bo przecież byłbym niespójny, gdybym tego nie zrobił. I stwierdziłem, że przeproszę każdą jedną osobę, którą kiedykolwiek skrzywdziłem w jakikolwiek sposób i właśnie z tą osobą odnowienie kontaktu zajęło mi około pół roku. Oczywiście bez jakiegoś tam nagabywania, bez tam jakiegoś ciśnięcia i tak dalej, ale około pół roku zabiegałem o możliwość, bo ja chciałem zrobić to na żywo. Kiedy się spotkałem z tą osobą na żywo, słuchajcie, dla mnie to było tak mocne przeżycie, ponieważ fizycznie moje gardło zaciskało się tak, moja klatka piersiowa, czułem tak wielki strach, że gardło zaciskało się na tyle, że nie byłem w stanie powiedzieć przy tej osobie słowa. Natomiast kiedy powiedziałem przepraszam, jeszcze miałem wtedy świeczki w oczach, kompletnie nie rozumiałem, dlaczego mam świeczki w oczach, kompletnie nie rozumiałem całej masy emocji, które się wtedy pojawiały, ale gdy powiedziałem to przepraszam, wcześniej w swoim życiu nie czułem chyba nigdy jeszcze, żeby tak wielki bagaż emocjonalny, który gdzieś tam nieświadomie był we mnie, nagle ze mnie zszedł. Ta osoba od razu nie była nie wiadomo jak otwarta do tego, co mówiłem. Na szczęście była na tyle świadomą osobą, że mnie wysłuchała, no i też poczuła to, co mówiłem. I mamy relację do dzisiaj. Może nie tak aktywną, jak mieliśmy kiedyś, natomiast udało się z tej relacji, którą absolutnie spieprzyłem, i to była absolutnie kwestia po mojej stronie, kompletnie ją położyłem, dało radę tą relację naprawdę naprawić. Nie znaczy, że ty musisz tą relację naprawiać do takiego stopnia, ale chodzi o to, że jeżeli chcesz naprawdę poczuć coś fenomenalnego, to polecam w ten sposób do tego podejść. To jest jedna z mocniejszych metod, którą możesz zrobić samodzielnie. I teraz naprawdę wiem, że to jest trudne. Ja naprawdę to wiem, bo dla mnie to też nie było łatwe. Ja wiem, jakie to jest, bo wiem ludzi, z którymi miałem okazję pracować 1 na 1 i gdy zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie jedna z metod, którymi mogą się posłużyć w swoim życiu, to ja wiem, co ci ludzie musieli przejść. Ja wiem to doskonale, ludzie w każdym wieku, nie? Zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Natomiast polecam, naprawdę polecam. Co ty z tym zrobisz, zależy absolutnie od ciebie. I kolejna rzecz, już tak na koniec, jedna z tych rzeczy, na którą warto jest popatrzeć w takiej dłuższej kategorii czasu, czego żałujesz? I to z kilku stron, naprawdę. To jest też bardzo ciekawy model, jak idzie w samodzielną pracę. Popatrz na swoją przeszłość i taką przeszłość, powiedzmy, kilka ostatnich lat twojego życia. Które z twoich potrzeb zaniedbywałeś najbardziej? Żyjemy w takich czasach, żyjemy w takim pędzie pracy, obowiązków, uczenia się i tam całej masy innych rzeczy, że często na zwyczajnym świecie pomijamy swoje własne potrzeby. Więc to, co ci polecam zrobić, to popatrzeć swoją przeszłość i zobaczyć, które z twoich potrzeb najbardziej zaniedbywałeś. Jakie to były potrzeby i które z nich były najbardziej zaniedbane. Popatrzeć również na twoje życie tu i teraz, na tę chwilę twojego życia, na dzień dzisiejszy i odpowiedzieć sobie na pytanie, czego nie robię, a co bardzo chciałbym robić. Czego nie robię, a co bardzo chciałbym robić. Nie znaczy, że każdą z tych rzeczy będziesz mógł wprowadzić do swojego życia. Nie robimy tutaj jednej wielkiej rewolucji, nie o to tutaj chodzi, ale chodzi o to, żeby sobie uświadomić pewne kwestie i dopiero z tych uświadomionych kwestii wybrać praktycznie to, co naprawdę chcesz zacząć robić w swoim życiu. Następnie popatrzeć w przyszłość, tak żeby zrobić to bardzo holistycznie i zrobić to z 3 różnych stron właśnie. Popatrz w przyszłość i zastanów się, czego możesz załować za 10 lat od teraz, jeżeli twoje życie by wyglądało tak, jak wygląda w tej chwili. I co to jest dokładnie? Jeżeli twoje życie by wyglądało w tej chwili, rób to w tej kolejności. Najpierw popatrz przeszłość, później przyjrzyj się temu, co jest w tym momencie tu i teraz, później jak wyglądało twoje życie, jak idzie o przyszłość, jeżeli nie wprowadzałbyś żadnych zmian, twoje życie wyglądałoby dokładnie takie, jakie jest w tej chwili. I teraz na bazie tych wszystkich odpowiedzi, na bazie twoich myśli oraz odczuć, cholernie ważne, nie rób tego ćwiczenia, nie rób tej techniki w moment, na wstyknięcie palcem, naprawdę na tym trochę posiedź, to drogą naprawdę bardzo mocna technika, i odpowiedz sobie na pytanie, o co już teraz możesz zadbać, żeby żyć bardziej pełnią życia, żeby się bardziej cieszyć, żeby czuć się bardziej spełnionym, żeby twoje życie wyglądało tak, jak chcesz. Nie znaczy, że każdą z tych rzeczy, którą wypiszesz, będziesz w stanie wprowadzić. Nie znaczy, że każdą warto, ale być może o niektóre warto jest zadbać już dzisiaj, bo może się okazać, że naprawdę nie jest to takie trudne, po pierwsze, po drugie, naprawdę chyba nie ma nic gorszego w życiu, jak żałować, że czegoś się w swoim życiu nie zrobiło, pomimo tego, że miało się do tego okazję. A bardzo często tak jest. Nie znaczy, że teraz musisz do swojego życia wprowadzać wielką, jedną niesamowitą rewolucję, ale bardzo często wprowadzenie kilku zmian może dać nam więcej, jak idzie o nasze odczucia i nasze życie, niż mogłoby się wydawać. Dzięki, że zobaczyłeś ten materiał do końca. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy ogląda tak długie materiały, przede wszystkim tutaj na YouTubie. Natomiast myślę, że ten moment odnośnie tego, jak uporać się z przeszłością, jak właśnie wyleczyć swoje emocjonalne rany, jest tutaj najmocniejszym fragmentem całego tego webinaru i właściwie powiem ci, że w ogromnej mierze podrobiłem ten webinar, żeby akurat właśnie tę informację ci przekazać. Ważne. Podkreślę to jeszcze raz, jeszcze bardzo wyraźnie, żeby niezależnie od tego, ile masz lat i jakie masz doświadczenia, żebyś absolutnie dobrze zrozumiał to, co tam powiedziałem. Jeżeli napiszesz na kartce te osoby, które kiedyś ciebie skrzywdziły i będziesz chciał z nimi o tym porozmawiać, tutaj naprawdę bardzo ważne jest to, żebyś nie atakował ich w żaden sposób, żebyś nie miał do nich pretensji za to, że akurat w ten sposób, a nie inny się zachowały w twoim kierunku. Twoim celem, twoją intencją jest tutaj poinformowanie ich o tym. Natomiast jesteś w stanie to zrobić dopiero w tym momencie, kiedy im wybaczysz. I robisz to także w dużej mierze po to, żeby im wybaczyć. Natomiast najważniejsze jest tutaj to, żebyś zrozumiał, że nie chodzi tutaj o jakąkolwiek formę ataku, a jest wysoce prawdopodobne, że jeżeli komuś będziesz o tym mówił, że słuchaj, akurat kiedyś, gdy zrobiłaś lub zrobiłeś w ten i ten sposób, zachowałeś się tak i tak, poczułem się wtedy zraniony. Większość ludzi odbierze to jako atak i nie ma się co dziwić. Niezależnie od tego, jak to powiesz. Dlatego warto jest chociaż chwilę pomyśleć o tym, jak może się poczuć ta osoba, gdy będziesz do niej o tym mówił. I wejdź na chwilę w jej buty. Dobierz wtedy później taki komunikat, żeby ta osoba w żaden sposób nie czuła się urażona, dotknięta, bo nie po to to robisz. Robisz to przede wszystkim po to, żeby wybaczyć oraz po to, żeby tę osobę o tym poinformować. Raz jeszcze, dzięki, za zobaczenie ten materiał do końca. Tak jak mówiłem już wcześniej w tym nagraniu, dość dużo nowych, bardzo głębokich i wartościowych materiałów wylądowało w produkcie The Wolf. Polecam ci koniecznie wejść na stronę bethewolf.pl. Link ma zresztą jak zawsze w opisie tego filmu. Jeżeli jesteś zainteresowany naprawdę wielką ilością bardzo konkretnych i głębokich materiałów, jeżeli chcesz stawać się bardziej świadomym mężczyzną, zdecydowanie polecam ci sprawdzić cały ten produkt. Jest on objęty 3-dniową gwarancją satysfakcji, więc jeżeli stwierdzisz, że ten produkt po prostu nie jest dla Ciebie, daj nam znać 30 dni od daty zakupu, a my po prostu damy Ci całość po cenie gotówki. Materiały, które tam są w tym momencie naprawdę uważam za absolutnie bezcenne tak naprawdę, a mówię to dlatego, ponieważ znam ludzi, którzy wprowadzili to do swojego życia, wiem jak zmieniło się ich życie, to znaczy nie to, że ich życie zmieniło się samo w magiczny sposób, tylko jak oni zmienili swoje życie właśnie posługując się tą wiedzą. Zresztą dość mocny i myślę głęboki przedsmak tego miałeś w tym nagraniu. Jest to wiedza bezpłatna, więc teraz możesz sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy zaopatrzysz się w ten produkt. Polecam Ci zdecydowanie go sprawdzić. Raz jeszcze, dzięki, że zobaczyłeś ten materiał do końca. No i jak zawsze, do następnego.